Kongres Nowej Prawicy i Akademia Patriotów przygotowała wielką debatę. Widzicie Państwo, jakich mamy dzisiaj gości. Będziemy. Będziemy rozmawiać na temat Europy, czy ona zmierza do katastrofy. Natomiast ja tylko powiem kilka zdań organizacyjnych. Po pierwsze, puszczam taką listę dla Państwa, żeby się wpisać. Jak będą jakieś spotkania, to wtedy poinformujemy poprzez wpis. Proszę, jakby Pan tam mógł podać. To jest jedna sprawa. Druga, będzie można kupić konstytucję Stanisława Michalkiewicza i przekonać się, jak to powinno wszystko prawnie wyglądać. Jeżeli ktoś się zdecyduje, żeby zapisać się do Kongresu Nowej Prawicy, to mamy deklarację. Jeśli chodzi o naszych gości, to mamy tak. Europosła Marusika, proszę bardzo, który też szykuje swoją książkę, będzie chciał ją wydać wkrótce, to wtedy będziemy ją promować. Mamy pana profesora Jerzego Roberta Nowaka, który książek wydał mnóstwo. Ja nie... Są też moje książki. Tak, są książki do sprzedania, będzie można kupić po spotkaniu. Mamy posła Wilka, pana Jacka Wilka, posła Kongresu Nowej Prawicy, który jest w grupie Kukisa. I pan poseł mi się zwierzał na korytarzu, że też zamierza napisać książkę. I mamy też pana doktora Przybyła, który wykładał na Akademii Teologicznej i też napisał książkę, chyba nie jedną, teraz się szykuje do drugiej, wiele przetłumaczył z francuskiego. A prowadził będzie całe spotkanie pan Leszek Samborski, były poseł Unii Polityki Realnej, który też przymierza się do wydania książki. Także widzicie Państwo, kto tu jest. No i ja prowadzący skromnie też szykuję się za parę dni do wydania książki. Także dziękuję, przekazuję głos panu Leszkowi. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja wstałem, ale jak Państwo wiecie, telewizja to potęga i ponieważ tutaj panowie sobie ustawili te kamery do pozycji siedzącej, to pozwolicie Państwo, że ja również usiądę, co niniejszym czynię. Proszę Państwa, na początku chciałem powiedzieć jedną rzecz, to jest taki chyba przekaz dzisiejszego dnia, to są wybory w Holandii, gdzie wszystkie siły postępu drżały, czy tych wyborów przypadkiem nie wygra Partia Wolności pana Gerda Wildersa. No niestety nie wygrała, ale powiększyła, wbrew temu, co Państwo będziecie słyszeć i słyszycie pewnie we wszystkich przekazach, powiększyła swój stan posiadania z 10 mandatów do 20, przynajmniej takie są wstępne te ustalenia poleksitowe. A parlament holenderski to jest 150 posłów. Ta partia, która wygrała obecnego premiera, podobno uzyskała 30 mandatów. Także tak jest. Także macie Państwo sytuację, jak to wygląda, że tu jest 30, to są zwycięzcy, a Wilders, który zdobył 20 mandatów, to jest przegrany. Tak będziecie wszędzie słyszeć. Niemniej jednak chciałem Państwa tutaj poinformować, że prezes naszej partii Kongresu Nowej Prawicy, pan Stanisław Żółtek, europoseł, złożył dzisiaj gratulacje panu Gerdowi Wildersowi, co niniejszym Państwu przekazuje i ze swojej strony także czynię. Prezes, pan Stanisław Żółtek jest w tej chwili prezesem. I to jest rzecz, to jest przekaz dnia. Ale jest jeszcze jeden przekaz, może nie już nie dnia, ale ostatnich, nie wiem, kilku tygodni na pewno. Wszyscy Państwo i pół narodu słyszeliście zmagania w telewizji i nie tylko, czy załatwimy robotę Donaldowi Tuskowi, czy nie załatwimy mu tej roboty. Cały problem Unii Europejskiej i połowy Polski stanął na tym, czy Donald Tusk będzie miał robotę. Robota jak robota. Ponieważ no, nie jest to wbrew temu, co się tutaj opowiadało, że to jest król Europy, prezydent, nie wiadomo co. Tak naprawdę to jest po prostu dyrektor biura. Kto z Państwa pracuje w jakiejś większej firmie, to wie, że tam jest zawsze jakiś dyrektor biura,
który załatwia, organizuje spotkania, zaprasza gości na te spotkania i oczywiście zawsze musi się pytać najważniejszego prezesa, którego gościa ma zaprosić, a którego nie. Donald Tusk również będzie się pytał najważniejszej prezeski w tym całym stowarzyszeniu, czyli pani Angeli Merkel, o to, kogo ma zaprosić, a kogo nie ma zaprosić. Niemniej jednak sprawa jest ważna, dlatego że pensja dyrektora biura w Unii Europejskiej jest zacna. Także każdy z nas za jedną kadencję mógłby całe życie przeżyć. Gratulujemy panu Donaldowi Tuskowi, że ma dobrą pensję i nie żałujemy mu. Ja przynajmniej osobiście mu nie żałuję. Dlaczego ja o tym, proszę państwa, powiedziałem? Poza oczywiście oznajmieniem pewnej istotnej sprawy. Dlatego, że w moim odczuciu cała ta Unia Europejska powstała, Unia Europejska, proszę tego nie mylić ze wspólnotami gospodarczymi wcześniejszymi, Unia Europejska i polskie do niej wstąpienie wiązało się właśnie ze zrobieniem pewnego rodzaju geszeftu. Po prostu w Polsce jeszcze ludowej, jak socjalizm ten pierwszy zaczął się sypać i było widać, że już nic z tego nie będzie, to towarzysze zaczęli się przymierzać do tego, co by tu zrobić, żeby jakoś przeżyć. I znaleźli rozwiązanie. I znaleźli rozwiązanie i po prostu padł Związek Radziecki, powstał nowy sojusz, Sojus, nowy Związek Socjalistycznych Republik Europejskich. I z nim mamy dzisiaj do czynienia. Proszę państwa, ja, ponieważ mamy tutaj zacnych gości i to oni będą całą sprawę dzisiaj referować, chciałbym przyjąć takie zasady naszej tutaj debaty i dyskusji. Każdy z panów prelegentów na wstępie dostałby, że tak powiem, 10 minut na swoje wystąpienie. Tak jest, to by było dużo. A później jeszcze ja jakieś uzupełniające pytania zadam. Państwo również oczywiście też będziecie mieli możliwość zadać swoje pytania. Ja na wstępie chciałbym to, żeby w jakiś sposób nie wiem, ukierunkować tą naszą dyskusję dzisiejszą. Chciałbym takie problemowe, przekrojowe pytania postawić. Pierwsza sprawa to jest, jak wiemy, przynajmniej ja to tak oceniam, może panowie będą inaczej to oceniać, Unia Europejska tonie. Ale pytanie jest zasadnicze. Jeżeli Unię Europejską utożsamiamy z tymi 27 już krajami, bo Wielka Brytania za chwilę wyjdzie i właśnie, czy ona się ratuje, czy ona się nie ratuje, to co się stanie z pozostałymi państwami europejskimi? Czy ta Unia Europejska w jakiś sposób wpływa na nie, czy będzie wpływała? Jak to może w dalszym ciągu wyglądać? Czy jeżeli Unia Europejska albo będzie dalej funkcjonowała, albo nie, to czy przetrwa nasza kultura? Czy przetrwa nasze prawo? Czy przetrwa chrześcijaństwo i katolicyzm, a przynajmniej takie, jakie je znamy? Bo może będzie inny katolicyzm zupełnie. I szczególnie ważne, i to co nas wszystkich pewnie interesuje, to co z Polską? Czy Polska dalej powinna trwać w Unii Europejskiej, czy też powinna z niej wyjść? Kto nas zapisał do tego szamba i czy my z niego damy radę się uratować? I to tyle. Oddałbym teraz głos naszym zacnym prelegentom. Może panowie tak w kolejności, jak siedzicie, zechcecie. Pan profesor o historii, więc będzie dobre wprowadzenie. Bardzo proszę, pan profesor. Proszę uprzejmie. Witam państwo gorąco. Czy to już działa? Tak. Proszę państwa, sprawa naszego wejścia do Unii zaczęła się od bezczelnych manipulacji na wielką skalę. I tu chciałem przytoczyć taki jaskrawy przykład. Jak kłamała Rzeczpospolita w tej sprawie? Nie gorzej niż Wyborcza. To jest numer z 14-15 grudnia 2002 roku po ostatnich rozmowach w sprawie przyłączenia do Polski w Kopenhadze. Wielki tytuł, tam radosne zdjęcia zresztą
Cibosze, witaj, Millera i tytuł. Po dramatycznych negocjacjach Unia przyjęła wszystkie żądania Polski. Wszystkie to Grunwald, Kirchholm, Cud nad Wisłą. Ale w 10 dni później, już nie na pierwszej stronie, a na 10, ukazała się korespondencja z Brukseli, dobrze poinformowanego korespondenta, i tam pisał: żaden z polskich postulatów nie został w Kopenhadze spełniony. Koniec tych rokowań z Unią miał służyć propagandzie. I tak to się działo. Miałem tą przyjemność, że byłem, to chyba ostatni raz w publicznej telewizji, akurat jako ekspert 5 minut przed 12 w tej ostatniej audycji przed referendum, jako ekspert. A na koniec dano, łamiąc wszelkie reguły, bo tam byli eksperci, politycy, w dziale politycy, dano jakiegoś głupawego dominikana młodego, podkreślę, który, chodziło o to, ten ostatni akcent, który powiedział: Jan Paweł II poparł tutaj i tak dalej. No to pamiętajmy, że Jan Paweł II powiedział, że wejście Polski do Unii na równych prawach, więc ja krzyknąłem, a mam donośny głos, równe prawa, i za mną zaczęło to skandować grupa młodych ludzi. Także mówię, cały czas były oszustwa. I jeszcze jedno, a jak Unia traktuje nas, to tylko taki mały symbol, plakat z okazji chyba 30-lecia Unii, co się działo w Europie. I tu proszę Państwa, macie przeróżne kraje, gdzie się działo. No oczywiście mur berliński, obalenie muru berlińskiego, sobie Czechy 68, Węgry 56, Beatlesowie, deszcze tam jakieś w Skandynawii, rewolucja w Portugalii, a Polski nie ma. Polski, o której Timothy Gardonasz napisał, żaden kraj nie zrobił więcej dla sprawy wolności niż Polska. I wiadomo, 56, 70, 76, 80, 81. Czyli masę kłamstw. Przypomnę, że szereg naprawdę znanych zachodnich ekspertów ostrzegało nas przed wykorzystaniem przez Unię, co oczywiście panowie Gieremek i inna przemilczali, między innymi noblista Friedman mówił: nie wyprzedajcie waszego przemysłu, bo sprzedacie go za tanio. Słynny Karl Popper, naukowiec brytyjski, autor książki Open Society and Its Enemies, otwarte społeczeństwo, jego wrogowie, już 8 sierpnia 1993 powiedział, w tytule zresztą: na rozkaz brukselskich biurokratów dusicie się własnymi rękami. Jak my nie dbamy o obronę naszą przeciwko dyktatowi Unii, gdy już dopłyniecie do swojej wymarzonej Brukseli, wasze wyroby będą całkowicie niekonkurencyjne. Będziecie załatwieni, a na razie na rozkaz brukselskich biurokratów dusicie się własnymi rękoma. Ale nie pomagały ostrzeżenia. Natomiast przypomnę, że Unia złamała wszystkie zobowiązania wobec Polski. Ja w takiej dawnej książeczce tuż przed referendum Polska, Unia Europejska, 44 pytania, opisywałem to. No miała być asymetria na korzyść Polski w stosunkach z Unią. Była asymetria, i to ogromna, na niekorzyść Polski, a na korzyść Unii. Teraz drugi temat, bo mamy mało czasu. To chciałem tutaj podkreślić, tak porównawczo, Polska-Węgry, o tym piszę szeroko, węgierska droga do zwycięstwa, tom drugi, polityka Orbana. Otóż ja uważam, że my jesteśmy ciągle ogromnie nieśmiali i wstrzemięźliwi w stosunku do Węgier. Przypominam tu, że Orban najpierw też miał złudzenia co do Unii, mówi, jaki to sukces dla Węgier, ale bardzo szybko przekonał się, że ma do czynienia z łobuzerią. Łobuzerią Junckersa, łobuzerią Schulza, Verhofstadta. Przypomnę tylko trzech panów. Pan Schulz, stary alkoholik, a za to bez matury, więc półanalfabeta. Drugi atakował Węgry bardzo długo. Następnie kolejny Junckers, też
o ile wiem, bardzo rozalkoholowany pan i który ma różne nadużycia z podatkami jako premier Luksemburga, gdy był. No i Verhofstadt, który prowadzi interesy w zarządzie firmy holenderskiej, która prowadzi interesy z Gazpromem, dlatego był zainteresowany w popieraniu tego gazociągu Nord Stream. Nie mówiąc o tym, że on wprowadził do Brukseli, do Belgii, co? Przede wszystkim małżeństwa homoseksualne i eutanazję. No jeszcze dodajmy pedofila Cohn-Bendita, który z kolei był szczególnie zajadły w atakach akurat na Orbana. I Orban bardzo szybko przekonał się, że to, co stawia te naciski Unii, że są wyjątkowo bezczelne, a tu warto wskazać na porównanie, bo nacisków na Węgry, naciski na Polskę. Chodziło głównie, że zaczęliśmy my i Węgrzy ograniczać ich interesy gospodarcze. Podatek bankowy na przykład Węgrzy wprowadzili po 10 dniach. Ale oni nas nie za to szczypią, tylko i Węgrów. Węgrów zaczęli atakować za ustawę medialną. Doskonałą, której u nas niestety nasi ministrowie nie mają odwagi przyjąć. A tam za oszczerstwa wprowadzono karę, miliony się płaci. Taki jak ten alimenciarz kijowski, to by za swoje głupoty płaciłby kilka milionów i byłby spokój. Oczywiście Michnik porównał za to Orbana do Hitlera w Der Spiegel. Teraz, nas atakowali głównie za sprawy Trybunału Konstytucyjnego, a chodziło im oczywiście o gospodarkę. Ale fakt jest taki, czego u nas brak. Węgrzy odparli ataki, choć byli samotni. Właściwie we wszystkim niemal wygrali. No i cofnęli się, jeśli chodzi o zmiany sędziów, bo tu najbardziej naciskano. Ale dlaczego im się udało przetrwać jako samotnym jeźdźcom wtedy? Otóż po prostu dlatego, że mobilizowali poparcie narodu, czego salonowa rewolucja w Polsce nie robi. X razy pisałem na moim blogu, blog Jerzego Roberta Nowaka, dlaczego pozwalamy KOD-owi opanować ulicę, choć jest ich o wiele mniej. A na Węgrzech, jak próbowano obalić Orbana, w styczniu 2012 wyszło na ulicę 400 tysięcy osób. To jak 1 600 000 na Polskę, porównując liczebność obu narodów. I wycofali się, a już był plan obalenia Orbana ekonomicznie, naciski Funduszu Walutowego, Sorosza, doprowadzić do upadku forinta. No i się wycofali. A potem było jeszcze kilka manifestacji po 400 tysięcy. Ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego PiS z poparciem Solidarności, środowisk radiomaryjnych, narodowców w ogóle nie zrobi, nie wychodzi na ulicę, a pozwala im rządzić na ulicy. I dalsza rzecz, kwestia stylu. No, Orban się nie patyczkuje. Mówi o tych z Brukseli jako kolonizatorach, atakuje ich ogromnie, mówi, że niegdyś tam naciskali na Węgrzy panowie z pagonami na mundurach, teraz w dobrze skrojonych garniturach. Ciągle porównuje, że kiedyś Habsburgowie, potem Moskwa, a teraz Bruksela. I muszę przypomnieć, że w tych manifestacjach tłumnych na Węgrzech, jakie hasła podnoszono? Nelesing Dziormut, nie będziemy kolonią, i wczoraj Moskwa, dziś Bruksela. Także ja bym życzył naszym rządcom, którym kibicuję skądinąd, ale ciągle podkreślam, że sami nie wygrają, że PiS sam nie zrobi niczego, jeśli nie będzie wsparcia szerokiego innych kręgów. Dlatego nawołuję, żeby prawica naciskała mocnie, bo ja podkreślam, PiS szczeka, a nie gryzie. Więc żeby gryzł, to musi być to poparcie szersze prawicy. I tu jeszcze raz podkreślam, Węgrzy mieli i mają odwagę mówić niezwykle ostro o tych sprawach. Dodatkowo Kościół tam nie katolicki, protestancki, to nie są takie kościoły jak u nas, gdzie grasował agent TW, filozof Życiński, gdzie jeszcze jest szereg takich jegomości jak Nycz, jest, a nie mówiąc o Pieronku innych. Na Węgrzech
hierarchia kościoła katolickiego, protestantów jednoznacznie popiera radykalne zmiany i nikt nie nawołuje jak nycz do tego, żeby przyjmować imigrantów, że to nasz obowiązek. Przeciwnie, biskupi węgierscy mówią, że to jest najazd na Węgry. Także uczmy się od Węgrów, bo oni już wypróbowali pewną drogę, są skuteczni także gospodarczo i mówmy też dużo twardszym językiem, ale tu wiele zależy od naszych przyjaciół, takich jak pan poseł, europoseł z Kongresu Nowej Prawicy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Marusik. No oczywiście rzucamy tamtym grochem o ścianę, tak jak rzucaliśmy 40 lat grochem o ścianę od początku UPR-u tutaj w Polsce. Efekt jest dokładnie taki sam, ściany pozostają głuche, a rządzący robią swoje tak jak zaplanowali. Jeżeli stawiamy sobie takie prowokacyjne pytanie, czy Europa zmierza do zagłady, to na pewno nie widzimy Europy jako ziemia i wody od Uralu do Gibraltaru, bo ta ziemia i te wody przetrwają. Natomiast nie wygląda na to, wiele wskazuje na to, że może upaść najwspanialsza cywilizacja, jaka na świecie dotychczas powstała, cywilizacja łacińska. Może upaść, zmierza ku zagładzie. I teraz jeżeli pytamy się, jakie czynniki sprawiają, że ta cywilizacja może przetrwać lub upaść. Kondycja gospodarcza przede wszystkim, bo w polityce, w całym życiu publicznym wygrywa nie ta sprawa, która jest słuszna. Wygrywa ta sprawa, o którą najlepiej walczono, czyli wygrywa siła. Jeżeli ktoś ma rację, a nie zbuduje siły i tej racji nie obroni, to przegra. Więc my musimy po pierwsze zbudować siłę, a po drugie wiedzieć, w jakich celach tę siłę używać. I to jest kondycja cywilizacji. I teraz pytamy się, z czego powstaje siła i dobrobyt, dostatek? Z czego to jest? Jedni odpowiadają, że z zasobów ziemi, z zasobów przyrody. Inni już tak bliżej prawdy mówią, że z pracy ludzkich rąk. Tak, przecież Japończycy po II wojnie światowej byli zniszczeni do cna, do zera. Nie mają żadnych zasobów. Oni nie mają ani żyznych gleb, ani surowców naturalnych, a w ciągu jednego pokolenia zbudowali dobrobyt i potęgę. Pracą. Wszystko sprowadzali, wszystko sprzedawali w świat i zarabiali efektywną pracą. Ale jak się głębiej zastanowimy, dlaczego u nich jest efektywna praca, a u nas nie? Z czego się bierze ten dobrobyt? Otóż ten dobrobyt bierze się z zasad. Proszę Państwa, jeżeli ludzki świat uporządkowany jest wedle słusznych norm, to w tym momencie produktywność jest taka, że tworzymy dobrobyt. Tworzymy dobrobyt, więc budujemy swoją siłę, swoje poczucie komfortu i swoje poczucie bezpieczeństwa. I cywilizacja łacińska może przetrwać, jeżeli wróci do tych zasad, na których została stworzona. Bo te zasady, przestrzeganie norm i zasad cywilizacji łacińskiej spowodowało, że tu powstał dobrobyt. Ja mówię o Europie, ale to trzeba myśleć szerzej, Zachód, bo przecież cywilizacja łacińska przejechała również z emigracją do Stanów i zbudowała Stany Zjednoczone. Dało się zrobić ten dobrobyt. Nie dlatego, że tam czytali Gazetę Wyborczą, tylko tam czytali Pismo Święte i właściwie niczego innego do czytania nie mieli. Jeżeli ktoś umiał czytać i pisać, a niewielu umiało, to czytało Pismo Święte. I na tym budowali swoje zasady współżycia społecznego i gospodarczego. I tam powstał dobrobyt, i tam powstała potęga. I do tego musimy się odwołać. Jeżeli patrzymy na bliższe nam otoczenie, jeżeli popatrzymy na Sowiety, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, obozów natworzono mnóstwo, zaganiano ludzi do pracy od świtu do nocy, a i nocami pracowali biedacy tak, że ginęli masowo, prawda, przywozili następnych i ginęli, ale ta praca nie była efektywna. Kołchozów, sowchozów nabudowali bardzo wiele i nadal było nieefektywne. Powołali jakiś główny zarząd obozów, gułag, głównie uprawnienie łagieri. Tak?
I nic to nie dało. I nadal praca była nieefektywna. Jeżeli teraz uczymy się na tych analogiach historycznych, to patrzymy, że jeżeli Europa staje się coraz mniej efektywna, coraz bardziej odchodzi od norm i zasad cywilizacji łacińskiej, to ten fakt, że powołano gułag, czyli taki główny zarząd obozów europejskich w postaci Unii Europejskiej, no to myślicie państwo, że to coś da. Nic nie da, tak jak nie dało w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, tak i w Związku Socjalistycznych Republik Europejskich, nic to nie da. Bo nie z tego bierze się dobrobyt. My musimy wrócić do jasnych zasad i te zasady muszą być wyrażone językiem i sposobem zrozumiałym przez każdego człowieka na ulicy. Debaty akademickie są trudne, debaty polityczne są załgane i zaszumione takim wymową propagandową. To jest zupełnie niezrozumiałe i głupie. Natomiast ludzkim językiem, tak jak rozmawiamy w domu, na ulicy, w sklepie, musimy sobie powiedzieć, do jakich zasad musimy wrócić. Oczywiście wymagałoby to bardzo długiego wykładu, a tutaj tych minut jest mało. Więc mogę tylko ograniczyć się do tego, że odejdźmy od abstraktów i zajmijmy się tylko rzeczami konkretnymi, bo są bardziej zrozumiałe. W wymiarze konkretnym, więc w wymiarze gospodarczym, te zasady sprowadzają się właściwie do poszanowania własności. Jeżeli żyjemy w takim świecie, w którym wszystko, co każdy z nas wytworzy, jest nasze wspólne, to ten świat musi ulec zagładzie, bo nigdy nie będzie efektywny. I przecież Stany Zjednoczone, pierwsi imigranci, którzy tam wylądowali, stanowili czystą komunę. Oni sobie już na statku napisali regulamin komuny, że to będzie wszystko, co zrobią, to będzie nasze wspólne. Po czym przez dwie zimy wszyscy wymarzli i zostały niedobitki. Indianie ich tam indykami utrzymali i do dziś oni mają święto indyka, prawda? Czczą tego indyka, bo pozwolił tym niedobitkom przeżyć, ale nie przeżyli tylko ci, którzy mieli w nosie te zasady, że nasze wspólne. Przeżył tylko ten, kto przyjął zasadę, że to, co ja zrobię, jest moje. I ja i moje dzieci z tego będą żyć, moja żona, moi bliscy i podzielę się z bliźnimi, tak. Ale oni się podzielą ze mną swoimi owocami pracy. I ci ludzie zaczęli tworzyć gospodarkę i życie społeczne oparte na poszanowaniu własności. A poszanowanie własności to nie jest nasze wspólne, bo jak jest wspólne, to jest niczyje. Mówiąc właśnie takim językiem potocznym i trywialnym. Proszę państwa, własność jest pojęciem abstrakcyjnym, ale oznacza relację między podmiotem a przedmiotem, między człowiekiem a czymś, co człowiekiem nie jest. I co do kogo należy, to jest własność. A jeżeli wprowadzono nas teraz w świat, w którym własność jest konsumowana przez instytucje, które posiadają osobowość prawną, to oznacza, że są instytucje, które funkcjonują na takich prawach, jakby były człowiekiem i jakby przysługiwała im własność. I one władają rzeczami. I władają rzeczami w takim stopniu, że wszystko, co wytworzymy, jest własnością tych instytucji. I w tym momencie jesteśmy wywłaszczeni, jesteśmy przedmiotami własności instytucji państw, które traktują nas jako zasoby, z których oni czerpią dochody. I my pracujemy na nich, na naszych nadzorców i na te wszystkie instytucje, a nam zostają tylko resztki, dlatego że odeszliśmy od poszanowania prawa własności. I musimy do tego wrócić, jeżeli do tego nie wrócimy, to cywilizacja łacińska na pewno się skończy, bo bez poszanowania własności cywilizacji łacińskiej nie ma. To jest jedna z fundamentalnych zasad materialnych konstruujących nasz byt i budujących naszą siłę, nasz dostatek i nasze poczucie bezpieczeństwa. Namawiam wszystkich, aby tego właśnie strzec. Jeżeli żyjemy w kraju, w którym 80 parę procent produktu krajowego brutto, to znaczy 80 kilka procent tych dóbr, które rzeczywiście wytworzyliśmy, znajduje się w rękach władz, to znaczy, że jesteśmy w najgorszej niewoli. To przecież od czasów prehistorycznych nie było takiej niewoli. Niewolnik w starożytnym Rzymie dostawał jakieś ochłapy, za które po iluś latach mógł się wykupić, sam siebie mógł kupić i być wolnym lub ktoś go mógł wykupić.
My ani siebie sami nie możemy wykupić, ani nikt inny nas nie może wykupić. Jesteśmy niewolnikami w 100%. Zostawiają nam tylko możliwość wyboru, czy dzisiaj zjemy twarożek, a jutro kaszankę, czy odwrotnie. Bo zostawiają nam tylko na pieniądze na egzystencję. I to jest przyczyna naszego upadku, na przykład naszej Polski w stosunku do Zachodu, który jeszcze miał lepszą kulturę prawną i materialną. Jeżeli nam ograbiono nas z zasobów materialnych po PRL-u, mieliśmy jakieś spore oszczędności, jeżeli nam zdeprecjonowano pieniądz, także jakieś śmieci nam po kieszeniach zostały, nie mogliśmy kupić kapitału i udostępniono rynek kapitałowy, to wszystko, co się opłacało w Polsce, należy do obcych, bo kupili za grosze, a my zostaliśmy niewolnikami na naszej polskiej ziemi. Jeszcze się dziwię, że ta ziemia jest polska przy tych rządach. Więc generalnie musimy się, jeżeli mnie pytają, koledzy politycy, za jakim czynnikiem powinniśmy się opowiadać w wyborach i co, jakie kryterium powinniśmy brać pod uwagę. Otóż nie powinniśmy głosować i wspierać w żaden sposób żadnej opcji politycznej, która uważa, że ucisk, 80% ucisk podatkowy jest dopuszczalny, bo nie jest dopuszczalny. I to nie tylko powinien być zmniejszony ucisk o 2% czy o 0,2%. Tylko powinien być zmniejszony na początek 2 lub 4 razy, a potem zmniejszony dalej. Żebyśmy zaczęli być właścicielami owoców naszej pracy i żebyśmy sobie zbudowali własne bezpieczeństwo, dobrobyt i bezpieczeństwo i dostatek i siłę naszego państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. I teraz bardzo proszę, pan doktor Jan Przybył. Szanowni Państwo, ja mam głos donośny, a mikrofonu nie znoszę, więc bez mikrofonu. Ale nie będzie na transmisji. Tak? Niestety, niestety. Niestety, Tamten. Niestety, proszę Państwa, nie lubię mikrofonu, ale no, czuję się zmuszony wręcz do używania tego ustrojstwa. Proszę Państwa, tutaj przed chwilą słyszeliśmy takie słowa właśnie jak Pismo Święte, z którego wywodzono zasady i tak dalej. No, dzisiaj akurat ten tekst, czyli Pismo Święte, no, jest ośmieszany wszędzie. Dekalog jest usuwany z gmachów sądów amerykańskich, no w Europie to już w ogóle sobie nikt z dekalogu nic nie robi. Ja słyszałem wiele razy krzyki po ulicach w Polsce, Wielka Polska Katolicka, a jak żeśmy z kolegą przepytali tych ludzi, to dekalogu nie potrafili po kolei przykazań wymienić, ale krzyczeli Wielka Polska Katolicka. Proszę Państwa, mam tutaj dwie ze sobą książki. Otóż dlaczego je przyniosłem? Otóż dlatego, żeby pokazać, że nie można, Pismo Święte, o którym tutaj była mowa, mówi wyraźnie, że na piasku nie da się niczego trwałego zbudować. Gmach zbudowany na piasku runąć musi. Coś zbudowane bez zasad, no każdy inżynier wie, że obowiązują go pewne zasady. Jeżeli według tych zasad nie wzniesie budowli, to tą budowlę, za przeproszeniem, trafi szlak przy pierwszej lepszej okazji. Znamy coś takiego jak katastrofy budowlane. Wiemy, ile tych katastrof budowlanych zdarza się w różnych krajach, gdzie się zasad nie przestrzega. Gdzieś tam Bliski Wschód, no, gdzie się różne mafie dorywają do budowania, jak najtaniej, jak najgorsze materiały, byle zaoszczędzić, byle zarobić. I potem katastrofa budowlana, bo się zawala jakiś budynek i giną niekiedy setki ludzi. Bez zasad nie da się zbudować niczego. Dla nas tutaj w Europie od 2000 lat, no bo mówię, pierwsze oznaki pojawiania się chrześcijaństwa w Europie, no to jest mniej więcej połowa pierwszego wieku. Tak, chrześcijaństwo dociera do wielkich ośrodków, najpierw w Azji Mniejszej, na Bliskim Wschodzie, potem Azja Mniejsza, później Grecja, potem Rzym i tam powstają społeczności, które są od samego początku budowane na pewnych zasadach. Świat antyczny, świat pogański usiłuje się ratować, bo widzi, że tutaj
nie da rady dłużej w tym wszechogarniającym chaosie czegokolwiek zrobić bez fundamentów, bez zasad. No ale to kładzenie tych fundamentów chrześcijańskich już tak na całego, no to jeszcze musiało troszeczkę potrwać, ale kiedy już tego dokonano, prawo wywiedziono z zasad religijnych. I my mówimy prawo rzymskie, ale jakie prawo rzymskie? No prawo rzymskie przez Justyniana przerobione w duchu chrześcijańskim. W duchu chrześcijańskim. No bo nikt dzisiaj nie mówi, że można wiarołomną żonę wyprowadzić przed dom publicznie, oskarżyć, wybatorzyć, a nawet zabić. Nikt dzisiaj tego nie postuluje. Proszę Państwa, mam tutaj książkę wydaną w latach 60. Autorem jest profesor Stefan Srebrny, książka zatytułowana Teatr grecki i polski. Profesor Srebrny był uczniem profesora Zielińskiego, no światowej już sławy. W każdym razie profesor Srebrny pisze wyraźnie, że to, co nazywamy Europą, jest zbudowane na pewnych fundamentach, na fundamentach religii, na fundamentach kultury. Jeżeli jednych, drugich zabraknie, gmach się musi zawalić. Co się z religią w Europie Zachodniej dzieje, to ci, którzy podróżują, wiedzą. Co się dzieje z kulturą w Europie Zachodniej, ci, którzy podróżują, oglądają internet i tak dalej, też wiedzą. I to, co tutaj pan profesor Nowak nazwał szambem, to szambo się już wylało niestety na Polskę. Widzimy chociażby bluźniercze spektakle teatralne, prawda, taką klątwę i tak dalej. Proszę Państwa, w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych, ja tutaj jak Mariusz Max Kolonko, ja nie mówię jak jest, ja mówię jak było. Ja do niczego nie namawiam, ja tylko mówię jak było. W XIX wieku w Stanach Zjednoczonych takich bluźnierców smarowano smołą i tarzano w pierzu i goniono po ulicach. Powtarzam, ja mówię jak było. Niczego tutaj nie postuluję i do niczego nie namawiam, żeby mi ktoś nie powiedział, że nawołuje do nienawiści. Otóż pan profesor Srebrny najpierw mówił, jeżeli mówimy o kulturze europejskiej, o fundamentach, to musimy wiedzieć, co to jest. Co to jest kultura, kto to jest człowiek kulturalny. No jakbyśmy głośno gdzieś w głównych mediach przeczytali tekst, który ja sobie tutaj zaznaczyłem, to powstałby wielki krzyk, że ja wykluczam, że ja wykluczam. Profesor Srebrny pisze tak. Kto wymawiając wyraz kultura, nie wyobraża sobie przy tym nic poza sumą pewnych udogodnień życia materialnego i udoskonaleń technicznych, ten do ludzi kulturalnych zaliczać się nie może. Tak. I dalej pisze, że dzisiaj wszyscy tylko mówią o tym, co jest użyteczne, co się da bezpośrednio wykorzystać i tak dalej, i tak dalej. I tutaj zwraca uwagę na to, że kiedyś utylitaryzm, pisze, wyraz dawniej niepozbawiony pewnego przydźwięku nagany, dziś posiada zabarwienie wyraźnie i wprost demonstracyjnie dodatnie. Celowość, użyteczność, użytkowość, pojęcia te w ostatnim piętnastoleciu, przypominam książka, to jest zbiór felietonów z lat 30. XX wieku. Wkroczyły triumfalnie do wszystkich dziedzin działalności ludzkiej, nawet tam, gdzie dotąd panowała dumna w swym uduchowieniu rezerwa względem nich. I teraz następna rzecz, kapitalna książka Epos Europejski. Jest to zbiór tekstów podstawowych dla europejskiej kultury. To są teksty, powiedzmy, sięgające od starożytnej Grecji po czasy Mickiewicza, najważniejsze teksty. Teksty starogreckie, Iliada, Odyseja, eposy Hezjoda, później rzymskie, Eneida Wergiliusza chociażby, później całe cykle celtyckie, no kto to zna, eposy angielskie, Beowulf, Edda skandynawska, eposy niemieckie, Pieśń o Nibelungach chociażby, eposy francuskie, Pieśń o Rolandzie, i tak dalej, i tak dalej. Kto to dzisiaj zna? Otóż, proszę Państwa, daję Państwu słowo, że przed wojną, jeżeli maturzysta tych rzeczy nie znał, za człowieka kulturalnego uchodzić nie mógł. Po prostu nie mógł. To było niemożliwe. Były zupełnie inne kryteria. I teraz, jeżeli my mówimy sobie o tym, że Europa to jakaś tam jedność była. Jaka to była jedność kiedyś? Kiedyś była to jedność religijna, ale w XVI wieku ta jedność się posypała, jak wiemy. Ale dalej warstwy wykształcone
na całym świecie tutaj, a zwłaszcza w Europie, mogły się porozumieć. Mogły się porozumieć dlaczego? Bo był wspólny kod kulturowy. Oni nie musieli sobie wyjaśniać różnych rzeczy, mogli operować skrótami myślowymi, na przykład posługiwać się jakimiś motywami czy imionami z różnych opowieści, takich, owakich, i wszyscy się rozumieli, bo jak to mówią po rosyjsku, ale już upaniał. Więc wszyscy wiedzieli, o co chodzi. No dzisiaj, no Kochanowski w XVI wieku pisał w Tredach o zła Persefona, a spytajmy się dzisiejszych maturzystów, kim była Persefona. Z pewnością nie będą wiedzieć. Po prostu kod kulturowy został zerwany i ktoś dba o to, żeby ten kod kulturowy był na stałe zerwany i żeby to rozerwanie się cały czas powiększało. I ono się powiększa niestety. I ono się niestety powiększa. I proszę Państwa, dopóki my tutaj nie w edukacji, w kulturze nie cofniemy się do tych wzorców, tak, bo na przykład teatr kiedyś, no on miał promować pewne wartości. On miał pokazywać pewne postawy pozytywne, pewne postawy naganne. Co mamy dzisiaj? Dzisiaj autor w ogóle się nie liczy. Dzisiaj jest coś tam na motywach, coś tam, a to reszta to są fanaberie pana reżysera, za które płacimy my wszyscy. Kto płacił za bluźnierczy spektakl Klątwa? Kto za to zapłacił ostatecznie? Kto płaci za te inne wszystkie fanaberie wyssane z brudnych palców takich czy innych reżyserów, scenarzystów, pisarzy i tak dalej? Kto za to wszystko płaci? Eliminuje się pierwiastek chrześcijański skąd się tylko da. Na zakończenie. Dlaczego się nie pokazuje Orwella roku 84, tego filmu, ani książki się nie wydaje? Dlaczego? Bo tam na samym końcu są instrukcje dla Ministerstwa Prawdy. Wiemy, Ministerstwo Prawdy miało się zajmować fałszowaniem wszystkiego, co było niewygodne dla rządzących. I tam jest taka instrukcja. Wycofamy literaturę, zniszczymy i wstawimy przerobioną, pod tym samym tytułem. I ja mam dowody na to. Jak sfałszowano takie podstawowe książki, które ja w moim dzieciństwie czytałem, przygody Tomka Sawyera na przykład. Cały fragment wyrzucono z najnowszych wydań. Wyrzucono po prostu. Indianin Joe. Pamiętamy taka scena, Indianin Joe znaleziony martwy przy wejściu do jaskini i tam w oryginale było napisane, że wszyscy zgodnie orzekli, no, że ten widok tego martwego Indianina niewiele tylko był gorszy od tego widoku, jaki byłby, kiedyby Indianin dyndał na stryczku. Tam jest odmienione, że wszyscy uznali, że jednak ten widok tego Indianina tutaj martwego jest lepszy od tego, jakby był dyndał na stryczku, a wyrzucono cały fragment, gdzie Mark Twain pisał, że gdyby Indianin przeżył, gdyby go schwytano żywcem, znalazłoby się ze 100 idiotek, które zasypywałyby gubernatora listami z prośbą o łaskę dla zbrodniarza. Ten fragment znikł. Z różnych wydań powieści Aleksandra Dima. Na przykład Wicehrabia de Bragelonne znikło z najnowszych wydań kilka rozdziałów. I zakończenie na przykład, że z dziejów, z czterech postaci, których dzieje tutaj opisywaliśmy, pozostało już tylko jedno ciało. Chodziło o Aramisa, bo duszę zabrał Bóg. Całe to zdanie znikło. No dlaczego duszę zabrał Bóg? Aramis był księdzem, był kardynałem. Całe to zdanie znikło. O mój Boże, zawołał Planszę służący. O, zawołał Planszę w najnowszym wydaniu. Słowo Bóg znikło. I słowo Bóg znikło. Już się komuś nie podobało. I tak jest kastrowana literatura według tego dokładnie, co Orwell opisywał w roku 84. Kupujmy stare wydania książek, stare tłumaczenia, bo nowe są fałszowane i to na potęgę. Jak i teraz spojrzymy sobie, proszę Państwa, obejrzałem sobie ostatnio mój ulubiony film w dzieciństwie, Winnetou. I ostatnia część Winnetou, jaka jest? Winnetou umiera i w powieści jest napisane, Winnetou jest chrześcijaninem. To jest jego wyznanie umierającego Indianina. Nie ma tego w ogóle w filmie, a film powstawał przecież w latach 70. już. Także Piotr Kuncewicz napisał taką książkę, Legenda Europy, proszę Państwa, i on tam zawał to wszystko, no opisał to, co jest w tej książce, tutaj epos europejski, całą masę innych rzeczy pokazał, te fundamenty europejskiej kultury. Europa to jest kultura, przede wszystkim to nie jest tylko obszar geograficzny i
on napisał tak, jak nam stręczono Europę, to co mówiono, a będziecie mogli to kupować, tam to sprzedawać, a tu pracować, no domyślam na zmywaku. No i Kuncewicz zapytał tak, czy to są zaloty do ukochanej kobiety? Nie! To propozycje składane kurwie, tak napisał. Amen. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Jacek Wilk. Dziękuję bardzo. Ja chcę mówić troszkę o czymś innym, ale nie mogę się oprzeć, żeby też nawiązać do tego, co pan doktor przed chwilą powiedział. Oczywiście to kastrowanie tych wielkich dzieł, ta zmiana literatury, ta przebudowa w ogóle kultury nie mogłaby się zdarzyć wtedy, gdyby państwo nie położyło, urzędnicy, państwo, politycy, nie położyliby łapy na tym rodzaju aktywności, kiedy nie mieliby na to wpływu. Ja powątpiewam, szczerze mówiąc, bardzo wątpię w to, czy ktokolwiek o zdrowych zmysłach dołożyłby chociaż złotówkę do takiego spektaklu jak Klątwa i w ogóle chciał go zasilać swoimi pieniędzmi. Gdyby, innymi słowy, gdyby ta część usług, no powiedzmy sobie uczciwie, usług rozrywkowych, tak jak usługi, nie wiem, kinowe, czy cyrkowe, czy w wyścigi psów, czy jakiekolwiek inne, gdyby ta dziedzina, ten rodzaj usług rozrywkowych, jakim jest teatr, nie był dotowany przez polityków i przez określone opcje, tylko po prostu poddawał się ocenie rynkowej, po prostu utrzymywał się za pieniądze ludzi, ewentualnie za pieniądze mecenasów, tak jak to było przez całe wieki, to oczywiście tego typu zjawisk byśmy nie mieli. Problem polega na tym, że już dawno lewica wpadła na to, że to jest fantastyczny środek na to, żeby ludzi indoktrynować, żeby na nich wpływać, żeby zmieniać świadomość. Czyli po prostu, krótko mówiąc, tak zwana kultura stała się po prostu taką pałką lewaków po to, żeby wbijać nam do głowy marksizm kulturowy, a że mają za to pieniądze, które od nas pod przymusem wszystkich w podatkach biorą, no więc robią sobie co chcą, no i nazywają to wielką kulturą. Zresztą, proszę Państwa, my czasem to toczymy te dyskusje, zastanawiamy się nad tym, jak to wygląda, ale tak naprawdę, jak się poczyta troszeczkę to, co oni między sobą tam nawet otwartym tekstem piszą, to tam nie ma w ogóle, oni się z tym nie kryją. To jest otwartym językiem wszystko wprost napisane, że właśnie kultura to jest to, czym mamy przebudowywać tę świadomość społeczną, to jest ten postmodernizm, to jest ten dekonstruktywizm, czyli rozmontowywanie tego, co było do tej pory, bo to, co było do tej pory, ta cała tradycja, nasza cywilizacja, to jest oczywiście złe, więc trzeba ją rozmontować, zbudować na nowo. Więc jak się zohydzi pewne tradycyjne wartości, zohydzi tradycyjną kulturę, wzorce, no to już wtedy można sobie budować coś nowego. Oczywiście pytanie, czy oni są w stanie zbudować coś nowego na tym. Zburzyć można wszystko oczywiście bardzo łatwo. Bardzo łatwo się burzy. Czy są w stanie coś zbudować bez jakichkolwiek głębszych wartości? Śmiem wątpić. No ale miejcie Państwo to na względzie, że jeżeli czasem, bo to czasem tak jest, ja nawet w sobie też czasem odczuwam takie odruchy takiej lewicowości, no może by tam rzeczywiście jakieś pieniądze dorzucić na coś, prawda, z tej kiesy publicznej. No ale niestety, no tak to się kończy. Jeżeli raz pozwolimy tym ideologom tak naprawdę za nasze własne pieniądze robić takie rzeczy, pod przymusem odebrane i dane na właśnie tę całą propagandę ich, no to niestety tak to się kończy. Ale to było tylko tak na marginesie, nie mogłem się oprzeć. Natomiast wracając do generalnego, przewodniego tematu naszej rozmowy. Oczywiście ja też ten temat, który brzmi, czy Europa upadnie, czy zmierza ku upadkowi, zagładzie, przepraszam. Też traktuję ten temat trochę prowokacyjnie, ponieważ raczej zakładam, że wszyscy mamy tutaj na myśli nie Europę w sensie tym naszym kulturowym i w kontynentalnym, tylko właśnie ten twór, ten nowotwór, jaki okupuje w tej chwili Europę, czyli właśnie ten nowy Związek Socjalistycznych Republik Europejskich, które to super państwo, no, uzurpuje sobie prawo do zarządzania naszym życiem w coraz większym stopniu. I proszę Państwa, oczywiście to jest temat bardzo ważny, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że w sumie tymczasowy, bo jak się nad tym się chłodno zastanowić, to na dłuższą metę coś takiego jak Unia Europejska przetrwać nie może, bo jest absurdem na różnych polach. Jeżeli zaczniemy od pola takiego mi najbliższego, czyli pola prawnego, to jest absurdem z tego powodu, że w sposób absolutnie sprzeczny ze zdrowym rozsądkiem i logiką buduje system prawny.
Proszę Państwa, jeżeli dane państwo ma jakiś, na terenie danego państwa, w danym społeczeństwie jest pewien zbiór różnych norm najróżniejszego rodzaju, etycznych, moralnych, kulturalnych, to tylko część z tych norm zyskuje taką sankcję prawną i staje się prawem obowiązującym. I to jest zupełnie normalne. To nigdy nie jest tak, że wszystkie takie normy, którym się kierujemy w życiu, zyskują walor prawny, prawda? I zyskują taką sankcję prawną, kodeksową. Na przykład wszyscy potępiamy kłamstwo, ale kłamstwo co do zasady nie jest karane poza specjalnymi przypadkami, bardzo specjalnymi, jak ktoś kłamie przed sądem, prawda? To wtedy składanie fałszywych zeznań jest karane. Na co dzień kłamać, że tak powiem, możemy bez żadnych sankcji prawnych, chociaż rzeczywiście wszyscy to potępiamy. Nawiasem mówiąc, no Pan Bóg też nie był taki głupi, żeby nam to sankcjonować, bo nawet przykazanie nie składaj fałszywego świadectwa przeciwko swojemu bliźniemu, to nie jest nakaz, żebyśmy nie kłamali, tylko żebyśmy nie świadczyli przeciwko komuś błędnie, czyli właśnie to jest zakaz składania fałszywych zeznań tak naprawdę. A więc to nie jest tak, że każde kłamstwo tutaj nawet w tej naszej normach chrześcijańskich jest potępiane, bo tak być oczywiście nie może. Więc pewna część tylko tych naszych norm, czy może na przykład, nie wiem, zdrada małżeńska też jest oczywiście powszechnie potępiana, ale przecież nie ma za to żadnej kary, tak? Ale dlaczego o tym mówię? Tylko pewna część norm prawnych zyskuje walor takich sankcji i staje się prawem stanowionym, obowiązującym nas wszystkich zgodnie z ustawami, kodeksami i tak dalej. Jeżeli mamy państwo wielokulturowe, w różnych doświadczeniach prawnych, to w takim państwie tworzy się tylko takie normy, tylko takie prawo, które jest jakby częścią wspólną tych różnych kultur prawnych, etycznych, moralnych. Bo gdyby było inaczej, to wtedy któraś z tych społeczności by się w sposób naturalny buntowała przeciwko tak stanowionemu prawu. Więc jeżeli mamy państwo, które się składa z wielu, tak jak na przykład Unia Europejska, z kilkunastu tak naprawdę różnych tradycji prawnych, trochę też innych obyczajowości i tak dalej, to takie państwo, jeżeli miałoby tworzyć dobre prawo, powinno tworzyć je tylko w taki sposób i ograniczać się tylko do takich norm, które są absolutnie wspólne dla wszystkich, czyli uniwersalne. I do tego powinno się ograniczyć. Unia Europejska poszła, czyli taką małą część wspólną, to prawda? Mamy dużo różnych tam systemów prawnych, i tylko ta część wspólna, niewielka, powinna być tym czymś, z czym się Unia powinna zajmować. Poszło to zupełnie w odwrotnym kierunku, ponieważ Unia Europejska poszła drogą ujednolicania, czyli narzucania tym wszystkim państwom o różnych systemach prawnych, różnych doświadczeniach, narzucania wspólnych norm. Czy one są zgodne z pewną tradycją miejscową, czy nie? No i to w sposób automatyczny budzi pewne napięcia, konflikty, bunt, niechęć do wykonywania takiego prawa, do tego, że się do niego dystansujemy, co szczególnie w Polsce ma dosyć dobre znaczenie, bo mamy taką już kilkusetletnią tradycję unikania prawa, bo ono ciągle jest obce, a to zaborców, a to okupantów, a to kogoś tam, a to PRL-owskie i tak dalej. Więc my Polacy to szczególnie wyczuwamy, że jak coś do nas płynie takiego obcego i jest to bardzo dla nas takie nie nasze, to my traktujemy to z dystansem, delikatnie mówiąc, i się przeciwko temu buntujemy. A więc na gruncie prawnym Unia Europejska jest absurdem i przetrwać oczywiście w tym kształcie nie może. Na gruncie ekonomicznym też jest absurdem, ponieważ likwiduje konkurencję. To ujednolicanie tych różnych systemów prawnych, także jeśli chodzi o prawo gospodarcze, także finansowe, budżetowe, podatkowe, powoduje tak naprawdę to, że te państwa tracą kolejne przestrzenie, w których mogą konkurować. A brak konkurencji powoduje, że tak naprawdę przestajemy mieć motywację do rozwoju, bo skoro nie możemy z kimś konkurować, no to co my możemy zrobić, prawda? Więc ta powstaje na skutek tej urawniłowki, zanika taka naturalna konkurencja między poszczególnymi państwami, na przykład konkurencja w zakresie lepszych rozwiązań podatkowych. Póki co ujednolicony jest VAT tylko i akcyza, ale ciągle się mówi o ujednoliceniu też podatków dochodowych, na przykład innych i tak dalej, żeby tutaj państwa nie mogły, broń Boże, stosować tak zwanej nieuczciwej konkurencji podatkowej, czyli mówiąc krótko, lepiej traktować podatnika niż gdzie indziej i mniej go grabić. Więc ten zanik konkurencji powoduje to, że strefa Unii Europejskiej, a zwłaszcza strefa krajów euro, to jest wegetacja gospodarcza, to jest wzrost na poziomie tam od 1%, do tam 2% czasem, więc to w skali świata przy takich krajach Chiny czy innych rozwijających się bardzo szybko krajach, państwach świata, no to jest po prostu, no to jest żałosne, tak? No, to nas wskazuje na to, że tak naprawdę raczej się cofamy, a nie rozwijamy. No i jest jeszcze ten aspekt polityczny. Proszę pamiętać, proszę Państwa, że Unia Europejska została wymyślona przy takim założeniu, że będzie istniała zawsze równowaga między Berlinem a Paryżem.
bo to był ten odwieczny konflikt europejski, spór, prawda, Alzację, Lotaryngię, od czasów Lotara, prawda, i tak dalej, między tymi państwami. No nie, koniec, trzeba położyć temu kres, trzeba zrobić w ten sposób, żeby tutaj te państwa nie miały się o co tak naprawdę kłócić, no więc wspólnota węgla i stali, wspólne tak jakby zasoby, równowaga między Paryżem a Berlinem, żeby żadne z tych państw nie dominowało, żeby nie było poczucia, że ktoś jest hegemonem w Europie i tak dalej. No i to tak trwało mniej więcej do, nie wiem, znaczy udawali, że to tak mniej więcej wygląda do lat 90. Tutaj nie będziemy się spierać, czy do połowy, czy do pierwszej, czy do drugiej, wszystko jedno. Ale potem już się okazało, że nikt, znaczy już nie ma nikt co do tego wątpliwości, że to jest oczywiście fikcja. Unia Europejska jest w tej chwili zdominowana przez tylko jedno państwo i Francuzi już nawet nie udają, że mają coś do powiedzenia, prawda? Ten biedny Hollande tam się czasem tam kręci przy tej Angeli Merkel i tam próbuje robić dobrą minę do złej gry, ale tak naprawdę tam też wie, że tam za wiele do powiedzenia nie ma. Zwłaszcza, że Niemcy sprytnie no, trzymają rękę na kasie Unii Europejskiej, więc mają to, o czym zresztą Hollande przed chwilą niedawno powiedział. On powiedział, wy macie zasady, mamy fundusze. Tak naprawdę to Niemcy powinni powiedzieć. Wy tam możecie sam mówić swoje, a my mamy fundusze, więc... Przepraszam, więc tam. Panie pośle. Kończę, tak, kończę. Bardzo przepraszam. Więc właśnie w zasadzie na tym mogę zakończyć. Jeszcze tylko dodam jedną rzecz. Czyli z punktu widzenia tych aspektów, to jest absurdy, musi Unia Europejska w tym kształcie jest skazana na przegraną. Natomiast ciekawe rzeczy się, naprawdę ostatnie zdania, ciekawe perspektywy nam się szykują paradoksalnie w związku na przykład z Europą dwóch prędkości. Bo może się okazać, proszę Państwa, że te państwa, które będą się ujednolicać bardziej w ramach tego twardego jądra europejskiego, będą mniej konkurencyjne niż pozostałe. A w związku z tym paradoksalnie te państwa dookoła mogą się lepiej rozwijać dzięki tej Europie dwóch prędkości niż do tej pory. Więc spójrzmy na to też od tej sprytnej takiej strony naszego interesu. No i jeszcze jedna rzecz. Zobaczymy, co Brexit pokaże. Jeżeli się okaże, że Anglicy, Wielka Brytania sobie radzi dużo lepiej poza Unią Europejską, a na przykład w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli EFTY, w której zresztą wcześniej była, z takimi krajami jak Norwegia, Liechtenstein, Szwajcaria i Islandia, no to też będzie dla nas pewna nauczka. Więc krótko mówiąc, znaczy lekcja, krótko mówiąc, my już w tej chwili powinniśmy wyciągać wnioski z tego, co się dzieje i planować to, co po Unii Europejskiej, a są pewne perspektywy, tylko po prostu trzeba, że tak powiem, sprytnie się w tym wszystkim znaleźć i dbać o swój interes narodowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo wszystkim panom, ale może to dyskusja za moment. Dobrze, jeszcze przepraszam, jeszcze chwileczkę jako konferansjer. Zawsze sobie konferansjer przydziela pewne prawa, więc ja też z tego skorzystam i odniosę się do pewnych rzeczy. Tutaj i pan doktor Przybył, i pan poseł Wilk mówili o kwestii kultury, o teatrze, mówili dokładnie o sprawie tego spektaklu Klątwa. I tak mi się nasunęło, bo to też się wydarzyło w pewnym czasie, jeszcze trwa teatr we Wrocławiu, zresztą powiązany jakby ideowo z tym spektaklem w Teatrze Powszechnym w Warszawie. I tam no, władze, które są właścicielem tego teatru, to już niezależnie od tego, co sobie o tym możemy myśleć, władze powołały nowego dyrektora. Część zespołu się przeciwko temu postawiła, no i zaczęto zbierać podpisy wśród mieszkańców Wrocławia, pewnie i okolic, że oni się nie zgadzają, żeby dyrektor Cezary Morawski sprawował swoją funkcję. I podobno zebrano 10 tysięcy podpisów. Ja sobie tak pomyślałem, że skoro 10 tysięcy ludzi chce mieć innego dyrektora i chcą innego teatru, to jaki to jest problem, żeby każdy z tych 10 tysięcy ludzi miesięcznie wyjął kwotę 100 zł? To nie jest duża kwota, jeżeli jest się jeszcze miłośnikiem sztuki. W ciągu roku dałoby to kwotę 12 milionów złotych. Proszę Państwa, bo to oznacza, że my możemy sami utrzymywać sobie instytucje kultury. Bo ten teatr we Wrocławiu, o ile ja dobrze pamiętam, dostawał dotacji od władz Dolnego Śląska coś około 10 milionów. Czyli za 12 milionów można utrzymać teatr bez żadnego problemu. Dlaczego nie chcą ci ludzie tego zrobić i wtedy będą sobie w tym teatrze wystawiać to, co zechcą. I z tym wiąże się również dalsza rzecz.
czyli sponsorowanie kultury przez państwo. I tu państwo w tej chwili utożsamiane z PiS-em idzie w tym kierunku, że będzie za to płaciło, ale państwo będzie płaciło tyle, że nam będzie zabierało abonament radiowo-telewizyjny i najnowsze przymiarki z tym związane. I już nie będę, tylko o tym wspomniałem, nie będę kontynuował tego wątku, chyba że państwo zechcecie potem jeszcze w dyskusji. Natomiast do panów miałbym prośbę o jakby ustosunkowanie się do takiej jednej kwestii, którą poruszył pan profesor Nowak, mówiąc o tym, że PiS właściwie tylko szczeka. Szczeka, ale tak ujada, właściwie nic z tego nie wynika. I chciałbym, żebyście panowie zechcieli odpowiedzieć, jak to widzicie, skąd to się bierze, dlaczego PiS tylko szczeka. No bo proszę zobaczyć, pani premier rządu Rzeczpospolitej, pani Beata Szydło, kilka miesięcy temu została wezwana na dywanik do Brukseli, to nawet, ja o tym pisałem na swoim blogu, to nawet władcy Kremla nie pozwalali sobie na to, żeby publicznie postponować pierwszych sekretarzy czy premierów obozu socjalistycznego. Oni sobie na to nie pozwalali. Oni ich tam oczywiście ochrzaniali i mówili, co należy robić, ale nie robili tego publicznie. A tutaj publicznie wezwano premiera Rzeczpospolitej i go spostponowano w tym Parlamencie Europejskim. Dobrze, że między innymi pan poseł Marusik przeciwko temu wystąpił, chociaż nie jest zwolennikiem PiS-u. Ale co się tam odbyło? Pani premier wysłuchała tego wszystkiego i powiedziała tak, ja to oczywiście skracam, tylko Unia, zawsze z Unią, nigdy poza Unią. Poparł ją zresztą w tym pan prezes Kaczyński, naczelnik państwa, który powiedział dokładnie to samo. I niedawno, kilka dni temu, gdy mówiono o tym, że ten PiS tutaj chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, to on przysięgał na wszystko, co możliwe. Nie, my nie chcemy wyprowadzić Polski z Unii Europejskiej. Zawsze będziemy w Unii Europejskiej i tylko Unia. I ja bym chciał się panów zapytać, skąd według panów to się bierze? Skąd taka, a nie inna polityka PiS-u? Czy to wynika tylko ze zwykłej głupoty, o co nie podejrzewam, przynajmniej niektórych osób w tym rządzie, czy to wynika z pewnego przemyślenia i co oni chcieliby w ten sposób uzyskać? I jeżeli można, to po kolei, tak, jeżeli panowie zechcecie odpowiedzieć na takie pytanie. Mikrofon. Panie pośle, można prosić. Ja swojej buławy nie oddaję. No, tam wołano rusofobia. Niekoniecznie. Ja uważam, że po prostu to wynika z charakteru PiS-u, który w zbyt wielkim stopniu składa się nie tylko z takich prawdziwych, radykalnych patriotów, jakbyśmy chcieli, jest trochę takich. Za takiego uważam między innymi europosła Janusza Wojciechowskiego, mam nadzieję, ale zbyt wielu jest w nim liberałów, którzy przeszli przez różne partie. No, dla mnie takim typowym jest Czarnecki, który przeszedł te wiele partii, ale nie tylko. Przykładowo, że sam prezydent przecież kilka lat błąkał się w Unii Wolności. Nie mogę tego zrozumieć. Tak do 2005 roku, kiedy doszedł do zwycięskiego PiS-u wtedy i został awansowany dzięki Ziobrze, czego oczywiście zapomina. A Gliński, kilka lat w Unii Wolności, jak widać, to w nim utkwiło na zawsze. Jeśli jego żona, a jest pantoflarzem, narzuca mu pewne rzeczy. Przypomnę, że jego żona razem w fundacji z panią Rzeplińską i Komorowską. I nieprzypadkowo PiS tak długo tkwił w marzeniach o koalicji PO-PiS, która nie wyszła głównie dzięki PO. No złudzenia co do takiej partii, która jest wroga Polsce, przeciwna polskim interesom narodowym. Jak można
to wszystko rozumieć. A przypomnijmy do tego lata, rok 2005, gdzie awansowano na ministra Gierymkowca Mellera. Marszałkiem Senatu zrobiono faceta absolutnie szkodliwego Borusewicza z dawnej Unii Wolności. Na szefa telewizji awansowano Urbańskiego, cwaniaczka, który i pieczeniarza, ale który jakoś zaskarbił sobie zaufanie Lecha Kaczyńskiego. Ja znów to powracam do mojej działki węgierskiej. Otóż to, co widzę na Węgrzech, to po prostu jest o wiele ciekawsze i sympatyczniejsze. Bo tam Orban przepędził liberałów już w 1992 ze swej partii. Nie było żadnych ukłonów w tę stronę. Sprzeciwił się bardzo gwałtownie Soroszowi i tak dalej. A u nas nawet prezydent zaprosił prezesa Soroszowskiej Fundacji Batorego, socjologa Smolara, na spotkanie z historykami. No historykiem nie jest, a tylko bruździł na tym spotkaniu. Także ja widzę wielką słabość PiSu, że w tym, że zbyt wiele pałęta się w nim osób, które są sierotami po PO. PiSie, po tej koalicji niedoszłej i chyba tylko o tym bym tłumaczył. Jeśli nie zerwie się z tym całym bractwem, no ja jeszcze dodam, taki poseł Łukasz Schreiber, jedyny w PiSie, który mnie zaatakował za krytykę Grossa kiedyś przed laty, no to przepraszam. To jest podłość. W PiSie, w patriotycznym PiSie, on bronił w gruncie rzeczy polakożerce i katolikożerce tego Grossa. No, to jest mój wątek, nie wiem jak panowie widzą. Proszę bardzo, pan poseł. Temat tej debaty to jedno, ale wszystko nas skłania ku bieżącemu politykowaniu. Polska jest takim krajem rozpolitykowanym, to znaczy nie dlatego, że my tak chcemy, tylko że po prostu polityka włazi nam wszędzie. Włazi nam pod kołdrę, do łóżka, włazi nam do garnka i do szkoły i wszędzie. No więc odreagowujemy, że ta polityka nam wszędzie wchodzi. Moją tezę już kiedyś ogłosiłem dosyć dawno na portalu konserwatyzm.pl. Mianowicie twierdzę, i to się sprawdza, to się czas potwierdza. Mianowicie twierdzę, że PO-PiS jako pewna formacja rządząca istnieje. Ona ma dwie strony tylko i raz się pokazuje taką twarz, raz się pokazuje inną twarz, stwarzając wrażenie, starając się stworzyć wrażenie, że jest to coś innego. Ale nie jest to nic innego i fakty o tym mówią. I tak przewidywałem, opisując to na portalu Konserwatyzm. Mianowicie były wybory, kiedy o Sejm i rząd walczyło Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska i o prezydenturę walczył wtedy Donald Tusk z Lechem Kaczyńskim. I oczywiście scenariusz był taki, jak twierdziłem wówczas, nie mając dowodów, tylko stawiając to jako pewną tezę, hipotezę. Uważałem, że scenariusz jest taki, że urząd prezydencki przejmuje Platforma Obywatelska, czyli Tusk, parlament zwycięża Platforma Obywatelska i formuje rząd, a PiS będzie tylko zgłaszał słuszne roszczenia i postulaty narodu, których Platforma nie będzie realizować. Taki był scenariusz i w tym scenariuszu coś zostało zepsute. Mianowicie ośrodek, tak zwany ośrodek toruński, czyli ojciec Tadeusz Rydzyk, siłą swojego zdyscyplinowanego elektoratu, to było około 8-10% ludzi, postanowił nie popierać jakichś małych środowisk katolickich, tylko poprzeć jednych przeciwko drugim. Ale to byli przeciwnicy nasi. No i zaczął głosić, że ten PiS to chyba jest dobry i spróbujmy poprzeć PiS. I te parę procent, ponieważ oni rozgrywali w ten sposób, że równowaga między PiS-em a PO była bardzo malutka, żeby skłonić elektorat do pójścia do wyborów, bo ludzie nie chcieli iść na wybory. Tylko jak się postraszyło, że różnica jest 2% i idźcie do wyborów, bo jak nie, to będzie ten straszny Kaczyński. A drudzy straszyli, idźcie do wyborów, bo jak nie, to ten okropny Tusk będzie. I ta różnica musiała być malutka. A jak była malutka różnica, to zadecydował o wyniku elektorat ojca Rydzyka. I elektorat ojca Rydzyka poparł PiS
dzięki czemu pionki na szachownicy zostały poukładane inaczej niż plan przewidywał. I ośrodek prezydencki wziął Lech Kaczyński, a nie Donald Tusk, i rząd przejął, i parlament wzięli Kaczyńscy. I Kaczyńscy mieli pełnię władzy, mieli rząd, Sejm i ośrodek prezydencki. W następnych dniach mogliśmy żyć w normalnym kraju, gdyby tak chcieli. Bo mogli to zrobić i nic nie zrobili. Co zrobili? Rozwiązali Sejm, ośrodek prezydencki został opróżniony w inny sposób, ale doszło do tego, co było w planie, że tamta formacja ma, czyli ta twarz, taka europejska twarz socjalizmu, taka ta elegancja i garnitury Armaniego zamiast kufajek sowieckich, zasiada we władzach, a PiS wyraża te wszystkie słuszne postulaty narodowo-katolickie ciemiężonego narodu, ale nic nie może zrobić, bo nie ma rządów. Oni mówili, bronili się przed tą krytyką, że no naprawdę nie mamy rządów, nic nie możemy zrobić, ale jak przejmiemy rządy, jak przegonimy Platformę Obywatelską od rządzenia, to ujawnimy raport tajny z służb WSI, z rozwiązania służb, otworzymy archiwa IPN-u, wyjaśnimy wszystkie nieprawidłowości w sprawie smoleńskiej katastrofy, i generalnie zrobimy porządek, te afery pokończymy wszystkie i tak dalej. Nawet afer nie pokończyli, żadnych na wierzchu, nikt nie siedzieć, nie poszedł, komisje się śledcze powołują, a prokuratorzy siedzą i nie wiedzą, że mogą i powinni zaaresztować najpierw wszystkich przed przesłuchaniami, a potem ich dopiero przesłuchiwać. A żadnych innych spraw nie tknęli w ogóle. Przecież kto ma w tej chwili dokumentację w WSI? No pan minister Macierewicz. I może je w jednym dniu położyć na stole i powie, proszę bardzo, nie mieliśmy dostępu, bo Platforma rządziła. Teraz ja mam, macie, zobaczcie. Dlaczego tego nie robi? Bo nie miał tego zrobić, bo taki był scenariusz. Więc ja twierdzę, że rządzi popis, tylko raz pokazuje taką twarz, raz taką, w zależności od inklinacji elektoratu. Jakie się uda propagandzie inklinacje w elektoracie zbudować, to ta twarz się zmienia. Mówi, chcecie sobie oglądać wysokiego i szczupłego, to będziecie oglądać takiego, a jak chcecie małego i grubego, to będziecie oglądać małego i grubego. A realizowany będzie dokładnie taki program, jaki został uknuty gdzieś za kulisami, o którym nam nikt nic nie mówi, co najwyżej możemy go obserwować po zachowaniach ministra finansów, bo to są najbardziej poważne i znaczące sprawy. Dziękuję. Ja tylko może jedną uwagę, proszę bardzo. Tylko małą uwagę, jednak jest ta pewna różnica, bardzo coś ciekawe i przekonywujące. To znaczy, że Platforma to było ciągle skret proniemiecki, kundlizm wobec Niemiec, pana Tuska i tak dalej, a PiS to jest skret proamerykański i proizraelski, co już szczególnie widoczne jest u wyjątkowo skrajnego w tym swoim przegięciu prożydowskim prezydenta Dudy, który na dodatek jest skrajnym mięczakiem. Ja teraz przygotowuję, już się skończyła mi cierpliwość, tolerancja wobec tego pana. Tak, trzeba to wreszcie mówić. To, że awansował faceta, który chce wyłudzać roszczenia do pana Szewacha Weissa na order Orła Białego, że awansował na generała Pola Kożerce w ostatnich 15 latach Karskiego. Polecam mój wielki artykuł w Magna Polonia na ten temat, udokumentowany. To jest dla mnie, już nie mówiąc o czym rozmawiał w Izraelu i w Stanach, tylko przypomnijmy, że on, mówili o antysemityzmie. Gdzie jest ten antysemityzm polski? Niech wreszcie wypowie słowa o antypolonizmie żydowskim, który jest dużo silniejszy. I to, proszę państwa, łącznie z tym, co powiedział pan poseł Marusik, jest przerażające. Ja uważam, że już teraz trzeba się zająć rozważanie, kogo poprzemy do następnej prezydentury. Już teraz, bo Duda wyraźnie spełnia. I nie zastanawiajmy się nad tym, jakiemu ośrodkowi zewnętrznemu ma służyć następny prezydent. Żadnemu. Wśród walki tych buldogów pod dywanem w końcu powinien się znaleźć polski buldog i tą walkę wygrać. I tego państwu życzę, bo nie jest ważne dla pszczół, który Bartnik wyżre miód. I tak my jesteśmy pszczołami, miód nam wyżerają i nie zastanawiajmy się, który jest lepszy. Żaden won miód dla tych, którzy go wytwarzają. Na taką opcję mamy postawić, wtedy będziemy wolni i bogaci. Dziękuję bardzo. Mamy hasło wyborcze, miód dla pszczół. Jeszcze jedna rzecz nawiązuje do tego.
Proszę Państwa, niech wzorem będzie Orban, który stawia naród ponad partię, a nie stawianie partii ponad naród. Jeśli PiS nie pójdzie na szerokie otwarcie, wreszcie wobec innych środowisk patriotycznych, a na razie nie widzę nic z tego. I to jest, to może przegrać sromotnie. Oby jak najszybciej. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, tutaj słyszeliśmy wiele takich mocnych słów. Dlaczego? Dlaczego? Proszę Państwa, być może w mentalności niektórych ludzi jest coś takiego, że im nijak żyć bez pana. Oni muszą mieć jakiegoś pana. Albo w Moskwie, albo w Brukseli, albo w Waszyngtonie, ale muszą mieć pana. Bo to jest mentalność chłopa szczuraków. On musi mieć pana, on musi mieć karbowego swojego. To jest coś takiego, mamy w tej powieści Zaklęty dwór Łozińskiego, taką scenę, ten młody, który przejął po starościcu majątek, on miał pełną głowę ideałów i tam chłopstwo chciał uwolnić z poddaństwa, z pańszczyzny i sami chłopi się buntowali, bo oni nie znali innego życia, jak pod panem. No jak to bez pana żyć? I być może ci ludzie właśnie też taką mentalność reprezentują, że nijak im żyć bez pana. Oni by sobie może nie mogli poradzić. Mój kolega, któremu pomagałem w 81 roku uciekać na zachód, a był Rosjaninem na paszporcie konsularnym, więc skorzystając z tego paszportu jeszcze wykupił wycieczkę do Wiednia i z rodziną nawiał. To on mi opowiadał, że z tych Rosjan, którzy wyjechali ze Związku Radzieckiego jakimiś tam różnymi sposobami na zachód, żeby tam zostać, to większość powracała po 2-3 latach z powrotem. Szli do konsulatu czy do ambasady radzieckiej, prawda, żeby im oddali paszport radziecki, bo oni sobie nie umieli tam poradzić. Bo w Związku Radzieckim państwo troszczyło się o wszystko. On poszedł do komitetu, on poszedł tu, on poszedł tam, wszystko mu dali, wszystko mu załatwili, a on na zachodzie nie umiał sobie poradzić, bo tam było zrób to sam. I nie ma zmiłuj. I oni sobie nie mogli w tym wszystkim poradzić. I ci ludzie, z których znakomita większość w życiu nie prowadziła przez 3 dni kiosku z warzywami, a chcą zarządzać państwem, ci ludzie by sobie po prostu nie poradzili, bo oni by splajtowali po 2-3 dniach. Gdyby tak ich odciąć od tych cyców, od tych wszystkich dotacji europejskich, od tych wszystkich funduszy walutowych, od tych wszystkich, oni by po prostu nie poradzili sobie, bo oni by normalnego gospodarstwa nie potrafili poprowadzić. To taki Łukaszenka, on wie, jak wygląda gospodarka państwowa, no bo będąc kiedyś tam przez ileś tam lat dyrektorem jakichś tam sowchozów czy kołchozów, no jakieś pojęcie o gospodarce ma. A który minister finansów w Polsce poza Wilczkiem był praktykiem, biznesmenem, znał się na gospodarce? Który z ministrów gospodarki, z ministrów finansów prowadził własną firmę przez kilka dni chociażby? Słupki ładnie wychodzą na papierze. A jak on ma się użerać z takim czy takim jeszcze innym urzędem? Proszę Państwa, słyszę od moich znajomych przedsiębiorców, że oni załatwiają sobie różne sprawy, ponieważ jest Unia Europejska, w Pradze czeskiej czy w Hamburgu, na przykład są towary to tamto, bo jest i szybciej i taniej niż w Polsce. Że oni na przykład w Czechach czy gdzie indziej mają lepsze warunki do robienia interesów niż w Polsce. To ja się pytam, komu służy tak zwany polski rząd? Jeżeli polski podmiot gospodarczy ma warunki tutaj w Polsce gorsze niż te, które oferują obcy, to gdzie jest polski rząd? Kto tu komu służy? W Konstytucji jest napisane, naród polski jest suwerenem. Jest suwerenem. A kim są ministrowie? Sługami. Minister po łacinie sługa znaczy. Tylko, że sługę wożą limuzyną z obstawą, a suweren jeździ co autobusem, prawda, ewentualnie taksówką, jak ma pieniądze. Kto tu komu służy? Służby podsłuchują suwerena i podglądają. Służby suwerenowi czytają maile. Gdzie my żyjemy? Jeżeli polityk w Polsce mówi, że ach, jak tutaj przystąpimy do Unii, to będziecie młodzi mogli wyjeżdżać za granicę do pracy. Czy to jest polski polityk? Nie. Polski polityk to by robił wszystko, żeby praca była tu i żeby młody człowiek na zmywak nie musiał na poniewierkę wyjeżdżać. To jest raz. Druga jeszcze. Robi ulg dla Mercedesa.
Oczywiście, proszę Państwa, jeden znajomy mój biznesmen chciał otworzyć montownię motocykli, to mu takie kłody pod nogi rzucali, że machnął ręką, a tymczasem lekką ręką się daje różne ulgi dla takich czy innych zagranicznych koncernów, jeszcze się im infrastrukturę funduje i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest polski? To jest podstawowe pytanie. My jesteśmy, to co pan Michał Marusik powiedział przed momentem, jak te pszczółki, które produkują miód, który nam ktoś wyżera. Ale tu była mowa o partiach i ojczyźnie, o Polsce. Komuś się widocznie patria z partią pomyliła, może mu się literki poprzestawiały. To jest raz. Druga sprawa to być może jest to tak, no, że tu popis. Ja myślę, że tu rządzą od 1989 roku dwie różne frakcje tej samej organizacji, czyli KOR. KOR, prawa i lewa strona KOR-u, na zmianę rządzą. I odbywa się, proszę Państwa, zobaczmy tych ludzi, kto był w KOR-ze. Ci, którzy byli po prawej stronie KOR-u, po lewej stronie, oni rządzą na zmianę i odbywa się w Polsce polityczny ping-pong. Raz my, raz wy, byle trzeci nie doszedł. Byle tylko trzeci nie doszedł. I to jest problem Unii Polityki Realnej, to jest problem całej masy innych tutaj podmiotów politycznych. I najważniejsze na koniec, proszę Państwa, gdzieś tutaj nam zaginęły dwie rzeczy. Etos służby, że oni mają służyć narodowi. Politycy mają służyć narodowi, to jest raz. I druga sprawa, słowo dzisiaj niemodne, zupełnie zapomniane, powołanie. Powołanie. Mąż stanu, których w Polsce nie mamy. Mamy polityków, ale męża stanu nie mamy. Mąż stanu to jest człowiek, który ma powołanie jakieś i on wszystko podporządkowuje temu celowi, jakim jest służenie swojemu narodowi. Kiedyś szewc krawiec miał swoje powołanie. On dbał o to, żeby jego towar z jego pracowni był najlepszy, żeby wszyscy go chwalili. To było jego powołanie. Ja kiedyś się bawiłem w robienie biżuterii, przyszedł taki stary elektryk, jeszcze przedwojenny fachowiec. I on zrobił instalację tak, że, ale to był człowiek z powołaniem, bo on wiedział, że on to musi zrobić, bo on jest majster i to było to jego powołanie. I to powołanie ludzie czuli odtąd, dotąd, wszędzie, na każdym szczeblu ktoś czuł. Powołanie to nie tylko nauczyciel i nie tylko ksiądz. To się powie. Dziękuję bardzo i proszę pana posła Wilka. Szanowni Państwo, za chwilkę się odniosę bezpośrednio do tego pytania, które pan prowadzący Leszek Samborski zadał. Natomiast no, też nie mogę się oprzeć temu, żeby jeszcze skomentować te kwestie popisu. Bo zauważcie Państwo, jak my się łatwo dajemy rozgrywać. Przecież cały ten nasz nieszczęsny dyskurs polityczny od już kilkunastu lat toczy się wokół jednego wielkiego pozoru, jakim jest pozorna walka w ramach tego samego obozu, czyli popisu właśnie. Proszę Państwa, naprawdę naszym, ja bym chciał, jeśli Państwo mają zapamiętać coś z tego spotkania, to na przykład to, że Państwo naprawdę poszli z takim przesłaniem do ludzi, żeby w końcu przestali się karmić jakąś pozorną różnicą między PO a PiS-em. Oczywiście tam pewne niuanse niby są eksponowane i tak dalej, ale istotnych różnic właściwie jako takich nie ma. Ludzie zostali kupieni niejako, zostali przywiązani do tego sporu i te dwie formacje w ramach, no w tej chwili trzy, no bo Nowoczesna to taki nowy PO, tam się próbuje sobie wydeptać tam ścieżkę, ale to jest właściwie ta sama dokładnie formacja. Na tym sporze, na tym pseudosporze, na tym pozornym dyskursie zbudowały sobie te ugrupowania, przyspawały się do władzy w Polsce. Więc proszę Państwa, naprawdę nie ma żadnej istotnej różnicy między Platformą a PO. PiS na przykład próbuje, między Platformą a PiS-em, PiS próbuje się kreować na partię bardziej katolicką, wierzącą. A co to za katolik, który buduje tak antyspołeczne programy jak 500+. Posłuchajcie sobie chociażby pana księdza Gniatka, który pięknie mówi, jakie to jest zniewolenie, jakie to jest antychrześcijańskie budować tego typu programy,
które czynią z ludzi niewolników za ich własne pieniądze, które odbierały im godność i tak dalej, i tak dalej. Już pomijam kwestię tego, jak się PiS zachowało w sprawie tej ustawy aborcyjnej, ale po prostu to jest antychrześcijańska polityka, to jest udawanie katolicyzmu, a robienie polityki dokładnie odwrotnej, sprzecznej z etyką chrześcijańską, bo niszczenie chociażby elementarnej solidarności międzyludzkiej, budowanie nienawiści, budowanie zazdrości, budowanie kultury właśnie zabierania komuś i dawania komuś innemu pod przymusem. Więc dopóki nie przebijemy się do naszych wyborców z tą oczywistą oczywistością, że między PO a PiS-em nie ma żadnej większej różnicy, dopóki będziemy, że tak powiem, na marginesie tej sceny i dopóki z drugiej strony ludzie tej, nie zauważą tej prostej prawdy, że to jest jedno i to samo tak naprawdę, to też będzie ciężko. Ale żeby to zrobić, ja powiem Państwu, postawię taką śmiałą tezę, może niektórzy się na mnie oburzą, żeby rzeczywiście tę naszą scenę polityczną jakąś ruszyć, żeby ona drgnęła, to co my musimy zrobić, to niestety, ale zerwać ze złą tradycją Solidarności. Dlatego, że na tym jest zbudowane niestety bardzo wiele złych tutaj naszych tradycji i gospodarczych i nie tylko. Przecież ta tak zwana tradycja Solidarności, ta zła tradycja Solidarności, to jest na przykład socjalizm z ludzką twarzą, tak? Że oni wierzyli, przecież oni nie chcieli demontować socjalizmu, oni chcieli tylko zbudować socjalizm z ludzką twarzą, który sprowadzał się do dwóch rzeczy tak naprawdę. Po pierwsze do tego, żeby kiełbasa była w sklepie, a po drugie, czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy, prawda? I to ciągle wegetuje w nas wszystkich, prawda? To ciągle wegetuje. Ta zła tradycja Solidarności to jest, zwłaszcza drugiej Solidarności, to jest oczywiście zasada, wy nie ruszacie naszych, my nie ruszamy waszych, prawda? Stąd ten brak rozliczeń, stąd ten brak odcięcia się tak na przykład od PRL-u i tak dalej, i tak dalej. Prawda jest taka, że pora spalić styropian. Jak nie spalimy tego styropianu, nie odetniemy się właśnie od tych tradycji korowskich zresztą, o których była mowa właśnie. Czyli tego, od tej odmiany marksizmu tak naprawdę, która wyhodowana została w PRL-u. Od tej pseudo tak naprawdę, przecież jak Państwo sobie spojrzą nawet na postulaty gdańskie, tak? Słynne 21. Tak, socjalizm, tak, wypaczenie nie. No przecież tam są bzdury na resorach, prawda? Tam postulowano obniżenie wieku emerytalnego do 55 lat na przykład. Tam oczywiście indeksacja płac stała i tam jeszcze, no już nie pamiętam w tej chwili, ale jak to czytałem, to mi się włosy na głowie jeżyły. Jak można było takie rzeczy wymyślać? No, słom? Nie tylko, coś tam jeszcze w ogóle, 3-letni urlop wychowawczy na przykład, no po prostu, więc totalne mrzonki, ale na tym jest zbudowany ten etos i my ciągle w tym tkwimy. No dobrze, więc krótko mówiąc, nie ma różnicy między PO a PiS-em prawie żadnej, a tylko pozorne, a po drugie musimy skończyć ze złą tradycją Solidarności. A teraz przechodząc do tego, dlaczego PiS nie ma takich zębów antyunijnych, no bo on jest prounijny. No przecież kto podpisał traktat lizboński? Lech Kaczyński. Proszę zwrócić uwagę, proszę Państwa, że jak myśmy wchodzili do Unii w 2004 roku, 1 maja 2004 roku, to była zupełnie inna Unia. To był traktat nicejski obowiązywał, w którym Polska miała w Radzie Europejskiej 27 głosów, a państwa takie jak Niemcy 29 i Francja. Traktat lizboński wywrócił to zupełnie na górę nogami, wprowadził zasady podwójnej większości, gdzie o wszystkim tak naprawdę decydują Niemcy, albo inaczej, bez zgody Niemiec o niczym w Unii Europejskiej zdecydować nie można. I oni mówili, no jakżeż, wszyscy podpisali, to my też musimy. A teraz, proszę Państwa, zwycięstwa 27-1 i tylko myśmy byli przeciw i można było, tak? No to gdzie tu logika? Teraz można było przeciwko wszystkim wystąpić, 1-27. Ale wtedy, jak można było traktat lizboński odrzucić, to jakoś nie można było wystąpić przeciwko wszystkim, chociaż był to ewidentnie zły dla Polski traktat. Pamiętają Państwo te słynne krzyki Nicea albo śmierć, prawda? A ja mam zawsze, ja mam też w głowie zawsze ten słynny obrazek, kiedy Lech Kaczyński ma podpisywać traktat lizboński, bierze pióro i pióro mu nie odmawia posłuszeństwa. To taki symboliczny wręcz nomen omen i nie mógł podpisać. I nie mógł,
i nie mógł podpisać. Dopiero tam jakiś urzędniczyna wyciągnął mu jakiś długopis, dał i tam dopiero nasmarował ten swój podpis. Więc można było oczywiście, tak teraz się można było przeciwko wyborowi, przeciwko takiej, przepraszam, pierdole, bo wybór naprawdę tego tak zwanego prezydenta Unii Europejskiej, to nie ma żadnego większego znaczenia. On jest tylko od tego, żeby zamykać i otwierać posiedzenia. To on nie ma żadnych, niech sobie państwo spojrzą, jeśli państwo mi nie wierzą, niech sobie państwo spojrzą w uprawnienia przewodniczącego Rady Europejskiej. Prowadzenie obrad, przygotowywanie obrad, czyli tam, żeby te wszystkie kartki były dostarczone, prawda, zamykanie, otwieranie i co tam jeszcze, jakiś taki z ogólny też ten. On nie ma żadnych konkretnych uprawnień. Myśmy stoczyli wojnę o nic. Oczywiście to jest wojna wewnętrzna, nie zewnętrzna. Oni się tam udają, że się biją. No ale było, że tam Polska jedyna potrafiła się postawić. No to ja się pytam, dlaczego się wtedy nie postawiliśmy. Druga rzecz. Przecież Jarosław Kaczyński wielokrotnie mówił o tym, że jest zwolennikiem wspólnej armii europejskiej, tak? Co jest absurdem samym w sobie, bo nawet jak państwo z wojskowymi porozmawiają, to wiedzą, że czegoś takiego stworzyć się nie da, przynajmniej na jakimś poziomie, bo jeżeli ta armia miałaby mieć jakiś sens, to musiałaby być bardzo dobrze wyposażona, a to by oznaczało, że ma mieć najnowsze technologie. Które państwo się podzieli z innym państwem swoimi technologiami wojskowymi najlepszymi? Które? Żadne. Więc taka armia byłaby armią drugiego sortu, że tak powiem, tak? Więc jakie miałaby znaczenie militarne? Żaden żołnierz nie lubi służyć pod obcym dowództwem. Armia do robienia porządków wewnątrz krajów. Okej, czyli taka policja bardziej, super policja. Następna rzecz. Proszę państwa, gdyby powstała taka armia europejska, to się pytam, jaka byłaby relacja armii europejskiej do armii natowskich? Przecież gdyby wybuchł jakikolwiek konflikt, to najpierw by się przez 3 miesiące zastanawiali, którzy mają wyjść, a którzy nie, prawda? I nad procedurami by się, prawda, rozmyślali, która armia jest właściwa, a która nie i jak jedna ma się w stosunku do drugiej. A w międzyczasie już by wróg zajął połowę terytorium, prawda? Więc to jest absurd, to jest tak wielki absurd, że jak ja słyszę, jak Jarosław Kaczyński mówi o czymś takim, to się zastanawiam, czy, nie wiem, czy już rozum postradał zupełnie. No i jeszcze wiele razy mówił o kwestiach też zacieśniania tej integracji europejskiej, więc krótko mówiąc, on oczywiście jest zwolennikiem Unii Europejskiej, natomiast on ma problem wynikający z tego, że jako miłośnik polityki sanacyjnej jest też miłośnikiem polityki dwóch wrogów, tak? Czyli i Rosji, i Niemiec. No i co tu zrobić w tej sytuacji, prawda? No Rosji nie lubimy, Niemiec też nie lubimy, no ale ta Unia to jest niemiecka. No i tak się trochę tyka jak pies jeża, prawda? No bo i tak źle, i tak niedobrze. Prawda jest taka, że póki co, to my tak naprawdę na tej polityce tracimy użytek jakichkolwiek sojuszy, z tego co widzę. Bo Polska nie jest mocarstwem, a to oznacza, że nie może prowadzić samodzielnej polityki zagranicznej, tylko musi się układać według różnych sojuszy, czy to gospodarczych, czy militarnych, czy politycznych. No my jakieś te sojusze tworzyć musimy. Tylko że póki co, to ja widzę, że już Węgrów nie lubimy, prawda? Że to jest w ogóle ciekawa historia, bo ze 3 lata temu chyba Orban był w Polsce i ponieważ on miał takie gesty w stosunku do Rosji, no to była obstrukcja. Nikt się z nim nie chciał spotkać. Kaczyński też się nie chciał z nim spotkać. W ogóle była jakaś persona non grata. Potem nagle go pokochał i chcieliśmy mieć Budapeszt w Warszawie, a teraz znowu go nie lubi, prawda? Co widać, jak emocje i sentymenty potrafią brać górę nad zdrowym rozsądkiem i myślenie w kategoriach interesu. Więc krótko mówiąc, no my po prostu zdaje się, że już w ogóle pozbyliśmy się jakichkolwiek sojuszy w tym momencie. Stawialiśmy na Wielką Brytanię, poniekąd słusznie, ale w tej chwili też już nie za bardzo. No i zostajemy tak, ta druga Rzeczpospolita, osamotnieni z takim mirażem, wizją mocarstwowości, a gdyby coś, niestety odpukać, ale pewnie też by nas 2 tygodnie armia białoruska pobiła. Więc no niestety, głupia polityka ma swoje konsekwencje, a wszystko to wynika z tego, że nie stosujemy fundamentalnej, prostej zasady, że w polityce zagranicznej naprawdę nie ma emocji i sentymentów, tylko są tylko i wyłącznie interesy. I jak się tego nie nauczymy, no to będziemy znowuż z tą sanacyjną polityką dwóch wrogów, pseudomocarstwowości, machania szabelką, a skończy się odpukać, tak jak zawsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, chciałem tylko dodać jedno zdanie. To, co pan Marusik powiedział. Nam jest obojętne, kto nam miód podbiera. Nam jest obojętne, kto nas doi. Ci nas doją, a my mamy do wyboru między 2 pasożytami, między jemiołą a chubą. Proszę państwa, teraz jeszcze pan profesor Nowak. Kilka zdań.
zgadzając się z posłem Wilkiem, zwłaszcza o Węgrzech, muszę dodać, że dla mnie jest skandalem odwołanie wizyty wiceministra Dziedziczaka z okazji węgierskiego święta narodowego i kłamanie w mediach, jak to, bo dlatego Orban podjął decyzję, bo jest uzależniony od Niemiec. Nie było w historii Węgier ostatnich dziesięcioleci polityka, stulecia nawet, bardziej niechętnego dominacji Niemcom i polonofila, który nawet magisterkę robił z historii Solidarności. Natomiast nie pisze się o jednej prostej sprawie, że niestety Orban miał zobowiązania wobec Tuska, bo Tusk go szereg razy bronił. Zobaczcie w internecie, choćby w 2013 roku, a Kaczyński wtedy go akurat nie bronił, tylko Naimski występował, Naimski, a Kaczyński. Druga rzecz, miał zobowiązania wobec tej głównej frakcji, największej, Partii Ludowej, która ma 271 posłów, podczas gdy PiS jest małej frakcji, która ma 70 posłów, czy to tylko tego. A dlaczego PiS nie wszedł do tej największej, a tamci weszli do frakcji chrześcijańsko-demokratycznej, PO jako chrześcijańscy demokraci, śmiechna sala. Naiwność, proszę Państwa. I teraz Dalej, to jak ci posłowie PiS się rozglądali, że ulokowali się w tej słabej frakcji? A tamta największa broniła wielokrotnie Orbana. Przewodniczący tej frakcji Joseph Daul nazwał go wielkim Europejczykiem. No i miał zobowiązania, jak oni poparli. O tym się nic nie pisze. Druga rzecz, ważna moim zdaniem, gdy mówimy, wszyscy się zgadzamy, ja jestem zdumiony naszą taką jednomyślnością, tu jeśli chodzi o te oceny tych dziwnych związków PO z PiS-em, proszę Państwa, one są jeszcze dużo mocniejsze w terenie. Ja miałem 60 spotkań w ostatnich 8 miesiącach i coraz bardziej widzę, że w gruncie rzeczy u nas salonowa rewolucja, a to, co dzieje się w terenie, jak się wielu działaczy PiS-u w wielu miejscowościach, nie wszędzie, dogaduje z PO, a czasem z SLD, no jeden tylko podam jaskrawy przykład. Były zastępca Kaczyńskiego, Adam Lipiński, którego Braun niezwykle ostro atakował, Układ Warszawski, po prostu jest chwalony przez Frasyniuka. No to wiemy, jaka to jest postać. Nieprzypadkowo, bo na przykład parę lat temu usunął z PiS-u dwójkę działaczy z Lubania, którzy weszli w spór z PO. I tu mógłbym dokładnie, to co się dzieje, proszę Państwa, za to, bo wzywał do zakończenia sporu i wyrzucił w końcu z partii, gdy się odwołali do Kaczyńskiego. Takie są rzeczy, o których warto wiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeszcze tylko jedną rzecz powiem, już Pan będzie jako pierwszy zadawał pytanie. Ja chcę Państwu tylko wymienić cztery nazwiska. Wojciech Jaruzelski, Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński. I proszę się zastanowić, co tych czterech panów łączy. Wszyscy czterej byli prezydentami, ale uwaga, trzej z nich, bo czwarty, czyli, a właściwie pierwszy, czyli Jaruzelski, bezpośrednio nie siedział przy okrągłym stole, ani nie był też w Magdalence, ale to on kierował całym tym zamieszaniem i był tego reżyserem. I proszę zobaczyć, tych czterech panów było w Magdalence i ci czterej panowie byli prezydentami Rzeczpospolitej. Wnioski należą do Państwa. Dziękuję bardzo panom i teraz bardzo proszę pytania, pan jako pierwszy. Mamy jeszcze jeden mikrofon. Już daję mikrofon, moment. Ja chciałem podziękować panu. Tylko nie przy głośniku, dobrze? Dobrze. Jako pierwszy pan Krzysztof Wojciechowski. Panu doktorowi, że pan zaatakował reżyserów. Ja właśnie jestem reżyserem od lat 40 i nienawidzę tych facetów. Dosłownie z wyjątkiem może trzech, czterech. Nie wymienię ich po nazwisku, żeby im nie szkodzić po prostu. Zawsze kierowałem się w stronę dokumentu bardziej, bo interesowało mnie opis polskiej duszy,
opis polskiego chłopa, warszawiaka starego. To mnie interesowało, a nie adaptacja, prawda, adaptacji, nie wiem, Szekspira czy Moliera. To wielcy pisarze, ale skąd to się brało? To już Tuwim wyśmiewał ich, mówiąc w takim wierszyku pod tytułem Reżyser, który mówił tak: świat jest niefotogeniczny, świat liczne błędy ma. Ja świat ustawię. O, ja za to ich nie lubię. I teraz do rzeczy. Od 55 roku jestem związany z teatrem, bo kończyłem Liceum Techniki Teatralnej, które później zostało zlikwidowane, ale stamtąd i Kieślowski wyszedł, i Wojtyszko, aktorów świetnych paru. Potem Wytwórnia Filmów Dokumentalnych, potem telewizja, potem kinematografia, w której zaistniałem dzięki Bogdanowi Porębie, którego syna mamy tu honor dzisiaj gościć. I to był jedyny właściwie reżyser, który miał pewien okres możliwości. Musiał za to ciężko płacić. Nawet chyba cena jego życia, do tej pory końca jego życia nie jest wyjaśniona. I do czego zmierzam? Po prostu te wszystkie nieszczęścia, o których mówimy, biorą się z tego, że właśnie reżyserzy, i to nie tylko że reżyserzy zajmujący się adaptacjami różnych tam autorów wybitnych, ale i politycy też nami reżyserują. W związku z tym teraz najważniejsze jest, żeby zrobić reformę mediów. I tutaj idę za pomysłem Jana Pietrzaka. Jan Pietrzak mówi tak: jak taki TVN bez przerwy opluwa polską tradycję, historię, patriotyzm, jak chwali klątwę, tam w tym powszechnym, znaczy klątwę, Wyspiański się w grobie przewraca, to zabierać koncesje i stwórzmy zespół i zbierajmy podpisy tam, gdzie świnią, gdzie niszczą polską kulturę, tradycję, pisać, zbierać podpisy, naciskać. Bo mimo wszystko maleńkimi kroczkami, ale do niepodległości jednak zmierzamy. No, w porównaniu z 56 rokiem, to co było do 56 roku, to się trochę jednak zmieniło. No. Tylu nie zabili za Gierka, co za Stalina, no więc trochę mamy oddechu. To samo z mediami publicznymi. Jeżeli nie reagują, mało powtarzają stare błędy, i tu już ostatni przykład. Od chyba 15 lat bombarduje nas telewizja publiczna, bo prywatne oczywiście też wcześniej, filmem o marcu 68 roku, gdzie główną postacią jest Adam Michnik, który opowiada, jak to tam było. Ja akurat wtedy go poznałem poprzez Titkowa, bo myśmy z Kieślowskim byli na jednym roku i z Titkowem, i Titkow nas zaprosił kiedyś na bankiet, później siebie tam w aleje przyjaciół, chciałem powiedzieć. I tam przyszedł Adaś Michnik. I pamiętam, cały czas politykował i zaczął nam opowiadać, kto w szkole filmowej donosi. A Kieślowski, który był taki, trzeba przyznać, by strach, a mówi: ty, patrz, przyszedł z dziewczyną, zamiast się bawić politykuje, ale skąd on wie, kto na nas kabluje? Takżeśmy się zaczęli zastanawiać. Po latach pani Anna Walentynowicz mi kiedyś powiedziała: proszę pana, widziałam papiery od pułkownika Chodysza, gdzie był kontrakt. Adaś zawarł najpierw z naszą bezpieką, ale podobno też i na wschodzie, kontrakt pewien, że go tam popchną, pobi,
ją zamkną czasem, ale że mu to się opłaci. No jakiś czas mu się opłacało, teraz już coraz częściej mu się mniej to opłaca. Czyli działajmy praktycznie, analizujmy każde takie świństwo i walczmy o to, żeby po prostu pani Gronkowiec nie dawała pieniędzy takim bydlakom, którzy nam niszczą Wyspiańskiego, którzy nam niszczą. I żeby zakończyć znów Adasiem, którego chętnie bym kopnął, jakbym go spotkał. Proszę nie chodzić w głośnik, do przodu. Proszę. Rok do przodu, proszę w głośnik się nie cofać. A, do przodu, dobra. Bo pamiętam, ja byłem na ostatnim przedstawieniu Dziadów w reżyserii Dęka. No przecież zorganizowana była widownia, potem pobiegli pod pomnik Mickiewicza, walczyli o wieszcza. A kto w ostatnim czasie chciał wyrzucać Mickiewicza, Sienkiewicza z lektur szkolnych? No przecież ci sami faceci, no nie dajmy się robić w konia, ale rzeczywiście, tak jak pan doktor mówił, trzeba czytać od... poczynając od Iliady czy Eneidy, kończąc na panu Tadeuszu i na Herbercie czy Jarosławie Marku Rymkiewiczu i zmusić telewizję publiczną, żeby przywrócili kanon polskiej literatury klasycznej, żeby przeciętny Kowalski do cholery znał i pana Tadeusza, jak mu się nie chce czytać to jak bryk z telewizji, żeby znał Wesele, Wyzwolenie, czy no, współczesne sztuki, niektóre. I ktoś powinien się tym zająć. Trzeba stworzyć jakąś radę, która by zwracała uwagę na to wszystko, bo jak ja słucham w telewizji dyskusji na temat tej klątwy, no siedzi posłanka PiSu, pani Anita Czerwińska, na którą 7 tysięcy ludzi głosowało, ja na samym filmie Antyki miałem 250 000 widzów, Poręba miał 12 milionów. Przepraszam bardzo, ale proszę łaskawie. Już kończę, że... Pytanie. Czyli, żeby stworzyć pewną presję, że się liczy i zawsze liczyła elita, że elitę trzeba szanować, wieszczów narodu trzeba szanować i wpychać naszemu kochanemu narodowi, który jest tak skołowany już i tą zagranicą, tą Unią, tą wszystkim, żeby po prostu poczuł się godnie, że nie wyleciał sroce spod ogona. No. Dziękuję bardzo. Tak, ja panią już tutaj widzę. I tylko tak, do tej wypowiedzi, jak rozumiem, chciał się ustosunkować pan profesor Nowak zdanie, i potem pan poseł Wilk. Jedno zdanie. W Michnikowskiej Gazecie Wyborczej ukazał się kilka lat temu tekst Mickiewicz to makulatura. No, nieźle. Pan poseł Wilk, bardzo proszę. Co prawda pan nie sformułował pytania w sposób jednoznaczny, ale pozwolę sobie pewien problem tutaj wyłowić z tej wypowiedzi i odnieść się do niego. Otóż pozwolę sobie stwierdzić, że niestety, ale recepta powinna być dokładnie odwrotna. To znaczy nie koncesje, zezwolenia publiczne, kultura publiczna, telewizja i media, tylko właśnie zlikwidować to wszystko w cholerę, dlatego że zawsze jak będziemy mieli publiczne media, telewizję, czyli tak naprawdę rządową, bo nie oszukujmy się, proszę państwa, nie ma czegoś takiego jak media publiczne, to są zawsze media rządowe, a wtedy też tak zwana kultura rządowa i propaganda rządowa, do tego to się sprowadza, to zawsze tylko ci, którzy się zmienią u rządu, będą nam swoją kulturę w cudzysłowie i swoją propagandę suflować i swoje pomysły, a to kompletnie nie o to chodzi, żebyśmy jeszcze przy okazji im za to płacili. Więc po pierwsze absolutnie likwidacja wszelkich koncesji i zezwoleń na działalność jakąkolwiek medialną czy tego typu. Niech tutaj będzie pełna swoboda, niech każdy wystawia to, co chce, a ludzie swoimi pieniędzmi, portfelami i nogami wybiorą to, co im się naprawdę podoba. I to jest dla mnie jako dla wolnościowca oczywista oczywistość. Nikt nie powinien do tego dopłacać. Natomiast
Co do, ale pan pozwoli pan, nie, absolutnie nieprawda, dlatego, że panowie, bardzo absolutnie proszę. Nieprawda, dlatego, że polska kultura przeżywała największy swój rozkwit, szanowny panie, w XIX wieku, kiedy nie tylko nie mieliśmy ani dopłat do kultury, ani żadnego ministra kultury, ani żadnych urzędników. Do nikt nie dopłacał. Nikt do nikogo nie dopłacał, nie mieliśmy nawet państwa polskiego, już nie mówiąc o ministrze kultury, i mieliśmy kwit absolutnie szczytowy rozkwit kultury polskiej i ludzie wcale, szmirę też oczywiście wybierali jak najbardziej, bo były, zawsze jest tak, że jest i trochę szmiry i trochę wyższej kultury, to jest sprawa ludzi, na co pójdą. Natomiast odnosząc się już do tego tematu klątwy, proszę państwa, sprawa jest bardzo prosta, dlatego że wolność artystyczna, tak samo jak każda inna wolność, ma swoje granice i te granice są wyznaczone prosto obowiązującymi przepisami prawa. I absolutnie nie może być tak, że można usprawiedliwić bezprawie tym, że się uprawia jakąś artystyczną działalność, dlatego że to by sprowadzało się na przykład do tego, że ja bym mógł na przykład mojego sąsiada tutaj uderzyć butelką, rozbić mu na głowie butelkę po wódce i powiedzieć, że to jest akt artystyczny i nic mi za to nie powinno grozić. Więc oczywiście i artystów, i sztuk obowiązują dokładnie te same reguły, co wszystkich innych i tam, gdzie prawo zostanie złamane, tam to prawo powinno być egzekwowane. Krótko mówiąc, gdybyśmy żyli w normalnym kraju, który poważnie traktuje swój system prawny, to za akty takie, jakie się działy tam na tym spektaklu, wszystkie te obsceniczne i tak dalej, na które jest paragraf, byłaby za to odpowiedzialność. Byłaby także odpowiedzialność za naruszanie czyichś uczuć religijnych i tak dalej, i tak dalej. I to jest rzecz zupełnie normalna. Jeżeli ktoś sobie chce taką swawolę artystyczną uprawiać, proszę bardzo, tylko niech się liczy z konsekwencjami. Po jednym, czy drugim, trzecim procesie cywilnym zwłaszcza, kiedy by dostał, musiał zapłacić ogromne odszkodowanie komuś, no to by się 10 razy zastanowił, czy chce taką pseudosztukę oczywiście uprawiać, czy nie. Natomiast to, co powiedziałem wcześniej, to oczywiście nie jest żadna sztuka, powiedzmy sobie szczerze, żadna kultura, tylko to jest ten element, ta pałka lewaków do tak zwanego dekonstruktywizmu, czyli rozbijania różnych tradycyjnych naszych tutaj wartości za nasze własne pieniądze. I tym bardziej ani groszem do tego nie powinniśmy zadopłacać, ani przez żadnych ministrów, ani przez żadne koncesje i zezwolenia, ani w żaden inny sposób, tylko i wyłącznie dobrowolnie. Dziękuję bardzo. Ponieważ ponieważ pan do mnie się odzywa tylko w dwóch słowach. Proszę pana, ma pan w pewnym sensie rację. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wszystko oprzemy na władzy pieniądza, to wejdzie wielka korporacja i to 80% wybierze szmirę. 80% wybierze szmirę, proszę państwa. Naprawdę. To jest raz. Handełę. Dysmokracja decyduje, większość decyduje, prawda? Chłam tandetę wybiorą najgorszą tanzbudę i tak dalej. Jak mieszczanie wyli w Monachium na Ludwika II Bawarskiego, jak Neuschwanstein budował. Nie, bo to za dużo pieniędzy, oni by woleli budkę z piwem. A Neuschwanstein się miliony przynosi, prawda? A nie budka z piwem. To jest raz. Mickiewicz, proszę państwa, wydał Tadeusza w nakładzie 3000 egzemplarzy. W 10 lat nie mógł tego sprzedać, bo rodacy książek kupować nie chcieli. I gdyby nie hrabia Raczyński, gdyby nie hrabia Zygmunt Krasiński, którzy go utrzymywali, to by z rodziną zęby w ścianę wbijał. Tacy są rodacy, taki mają pęd do kultury. Wielki myśliciel rosyjski Mikołaj Bierdiajew powiedział, kultura ta prawdziwa jest z natury arystokratyczna, nie demokratyczna. Demokratyczne jest tylko kino, które na początku swojego powstania było traktowane z pogardą przez warstwy wyższe. To była rozrywka dla motłochu, dla gawiedzi. I dzisiaj porównajmy kabaret Dudek, kabaret starszych panów z tymi kabaretami dzisiejszymi. Jak nie beknie, jak nie piernie, jak ktoś kogoś w tyłek nie kopie, to się gawiedź na sali nie śmieje. Taką byśmy mieli kulturę, gdyby miał rządzić jedynie pieniądz i rynek. Dobrze. Ja przepraszam, zaraz pan poseł Marusi chciał jeszcze, ale to za moment, tak, nie. I panią, bardzo proszę, pani ma pytanie, tak. Ja chciałbym nawiązać do tematu dzisiejszej dyskusji, czy Europie grozi zagłada. Więc ja wiem, że grozi, ja mieszkam od bardzo wielu lat w Szwecji i tam ta zagłada już nastąpiła, tylko my nie mamy jeszcze tej świadomości, znaczy oni nie są świadomi, a do nas nie dochodzą wiadomości na ten temat. Ja mam bardzo duże nadzieje, jeżeli chodzi o Polskę. Ja myślę, że Polskę jeszcze można przed zagładą uratować. Ale kiedy tutaj siedzę i mam przed sobą elitę polskiej prawicy i słyszę panów przez 2 godziny
gorzkie żale i lamenty, nic innego, to ja już tą nadzieję też tracę. Więc ja postaram się być bardziej konstruktywna. Nawiążę do jedynego konstruktywnego wątku, który tutaj pan poseł Marusik wspomniał, o tym, że należy bronić naszych wartości i zasad naszej cywilizacji. I wydaje mi się, że bardzo ważna jest dyskusja, w jaki sposób tego bronić. Jeżeli patrzymy na to, kto przekazuje te zasady młodemu pokoleniu, to jest to rodzina, szkoła i Kościół. Patrząc na sytuację polską, zacznę od Kościoła, który ja, jako że obracam się w środowisku wielokulturowym, pracuję z ludźmi różnych wyznań, ja widzę, że ten nasz polski katolicyzm, który jest bardzo letni, taki niedzielny, on nie ma szans z islamem, w którym jest ogromny żar. Kiedy patrzę na naszą szkołę, my praktycznie już w tej chwili realizujemy program Unii. Ja wiem, do czego ten program doprowadził w Szwecji. I widzę, że nauczyciele w polskich szkołach, jeżeli próbują edukować młodzież, to jest jakaś partyzantka, bo pieniądze idą z Unii i należy realizować program Unii, co jest dla mnie zatrważające. No i pozostała ta rodzina, a rodzina, no to wiadomo, w polskiej tradycji kobiety wychowują dzieci. I jak patrzę tutaj na sali, ile jest nas kobiet? Trzy jesteśmy bodajże. Gdzie są kobiety polskiej prawicy? Ja widzę wśród moich znajomych wrażliwe, wykształcone kobiety biegają na czarne marsze. A dlaczego biegają? Ja to trochę rozumiem. My kobiety, my nie jesteśmy racjonalne. My działamy pod wpływem emocji, instynktu. I ja rozumiem, że kobiety nudzi tego rodzaju rozmowy, jak panowie tutaj grzebią się w historii, jakieś przepychanki, PiS, popis, nie PiS, Unia, nie Unia, to nie jest dla nas interesujące. Więc mnie się wydaje, że najważniejszym w tej chwili zadaniem polskiej prawicy powinno być przyciągnięcie kobiet poprzez atrakcyjny program, poprzez jakieś idee, nas zapalą do działania, bo wydaje mi się, że polska prawica traci polskie kobiety, co jest zatrważające. I przede wszystkim praca od podstaw. My mamy przecież tą tradycję pracy od podstaw i my potrafimy to zrobić, tylko trzeba zdać sobie z tego sprawę, co nam grozi, jeżeli my tego nie zrobimy. Więc ja bym miała wielką prośbę do panów, żeby panowie w przyszłości byli trochę bardziej konstruktywnie nastawieni do tego, co należy zrobić, żeby uratować Polskę przed zagładą. Bo to, co ta zagłada znaczy, ja to dobrze wiem. I dlatego uważam, że nie mamy czasu na grzebanie się w przeszłości, tylko musimy popatrzeć w przód. Dziękuję bardzo. Proszę pani, kto nie zna przeszłości, jest skazany na jej powtarzanie w przyszłości. To przeszłość znać trzeba, to jest raz. Druga sprawa to jest ta, że w warunkach demokracji, którą ja dysmokracją nazywam, gdzie decyduje większość, nie zrobimy nic w demokratyczny sposób. Musimy to zrobić w sposób niedemokratyczny, czyli elitarny. Tylko. Kultura też ma te swoje dwa oblicza. Jedno to jest popkultura, czyli kultura ludu i nie wolno, nie można i nie należy ludowi odbierać możliwości bycia zwykłym, prostym ludem i śpiewać szładejweczka do laseczka, bo lud tak sobie chce. Niech tak sobie śpiewa. Ale jeżeli nie stosuje się państwowych, politycznych restrykcji w stosunku do kultury, to natychmiast wyrośnie ta wyższa kultura, czyli kultura elit i będziemy widzieli, że mamy elity i będziemy mieli wzorce
do których lud będzie chciał dorównać. A w tej chwili jest to wszystko zglajszachtowane, bo proszę Państwa, jest tak, że są domy i są domy publiczne, są media i są media publiczne. I ja bym nie chciał, żeby się ekspansja domów publicznych następowała i żeby następowała ekspansja mediów publicznych i tego typu kultury. Więc politykom należy odebrać kulturę narodową, bo to jest kultura narodu, a nie tej politycznej łobuzerni. Więc należy odebrać, jak ktoś chce sobie wyszywanki robić i mu to wystarcza. Jego sprawa, jak ktoś chce stworzyć dzieła, tak jak Norwid nie miał za to żyć, ale dzieła tworzył, bo chciał i potrafił stworzyć dzieła i do dziś rozczytujemy się i delektujemy się w geniuszu tego człowieka. Bo to był przedstawiciel narodu i żaden minister mu nie powiedział, co on ma pisać. On pisał dobrze i wiedział, co pisze. I do tego stanu mamy dążyć. Trzeba politykom odebrać edukację, odebrać trzeba kulturę, odebrać media i odebrać politykom nasz dorobek i zarobek. Niech pójdą do roboty, zarobią, a za swoje niech finansują wygłupy, jeżeli takie sobie chcą. A jak nie, to będą finansować normalną, dobrą kulturę. I będą to robić, bo naprawdę wśród tych, tak, wśród tego naszego establishmentu też jest parę wartościowych osób. Tylko my po prostu taplamy się w szambie kulturowym i gospodarczym i z tego trzeba po prostu wyjść. A jeżeli dwa słówka tylko powiem o incydentach, które tu zostały poruszone, bo został poruszony na przykład ten okrągły stół nieszczęsny. Już w czasach, kiedy był skonstruowany, matematycy go bardzo dobrze zdefiniowali. Okrągły stół to jest taki stół, którego ilość kantów zbliża się do nieskończoności. I właśnie mamy po kłosie tego okrągłego stołu, kantują nas na każdym kroku i pod każdym pozorem, pod każdym względem. A co do Solidarności, to rzeczywiście z tradycją Solidarności trzeba skończyć, bo Solidarność była buntem parobków. Parobcy wtedy nie ośmielali się żądać wolności. Mogliby nie przeżyć. Żądali tylko więcej w korycie, prawda? I tyle. Ale czasy się skończyły i teraz musimy powiedzieć nie, nam nie wystarcza, żeby być parobkiem lepiej karmionych. My chcemy być ludźmi, a nie parobkami. Dziękuję i teraz tak, pan Nowak i za chwilę pan Wilk, tylko ja bardzo panów proszę, bardzo króciutko. Nie zgadzam się z wypowiedzią pani z Szwecji, absolutnie się nie zgadzam i z jej mentorskimi pouczeniami po prostu. My tu walczymy i to od lat. Ja od dziesięcioleci walczę z antypolonizmem, chyba znany jestem z tego. I co? Jaką mamy sytuację? Jak silny jest krajowy antypolonizm? Taką klątwę to powinno się zamknąć tego samego dnia, przerwać. A co? A ta pobłażliwość. I historia jest tu bardzo znacząca, bo płacimy cenę za okrągły stół i za to, że usadowiła się taka pseudoelita w różnych miejscach, począwszy od mediów i niszczy patriotyzm, niszczy tradycję, niszczy kulturę. I trzeba walczyć i proszę nas nie pouczać o tym, żeby zajmujemy się historią. Pan Wilk, wzorców historii. Pan Wilk, bardzo proszę. Tak, ja tylko chciałem uprzedzić, że niedługo niestety będę musiał wyjść, więc za to Państwu bardzo przepraszam. A teraz już ad meritum. Co do tej kultury jeszcze? Po pierwsze, kultura nie dzieli się na popularną i niepopularną, tylko dobrą i złą. Może być coś bardzo dobre i być bardzo popularne, może być coś bardzo dobre i być w ogóle niepopularne, może być coś złe i być super popularne i odwrotnie. Tutaj nie ma takiej zasady. Po drugie, wyższa kultura zawsze potrzebowała mecenasa i przez całe tysiąclecia było tak, że rzeczywiście jak się nie znalazł ktoś, kto tego Michała Anioła sfinansował, czy tam Mickiewicza, czy kogoś, no to ciężko mieli. Ale ci najwybitniejsi zawsze jakoś tego mecenasa sobie znaleźli, no bo był ktoś, kto za własne pieniądze im pomagał, za własne pieniądze, a nie za cudze komuś odebrane. Po trzecie, jeżeli chcemy być konsumentami wysokiej kultury, to nie ma innej drogi niż ta, która wynika też z praw ekonomii. Jest udowodnione ekonomicznie, ale też intuicyjnie zrozumiałe, że każdy człowiek ma taką pewną kolejność zaspokajania potrzeb. Najpierw trzeba mieć co jeść, potem trzeba mieć się w co ubrać, potem trzeba mieć gdzie mieszkać, potem trochę lepiej jeść, trochę lepiej, trochę się ubrać, prawda, i trochę lepiej mieszkać, potem jakiś samochód, potem utrzymać i dopiero na końcu tak tego wszystkiego, po tych dobrach materialnych, konsumujemy dobra wyższego rzędu. Jeżeli chcemy, żeby Polacy konsumowali kulturę, że tak to brzydko ujmę, a zwłaszcza wyższego rzędu i dopłacali do niej więcej, to nie ma innej drogi, tylko pozwolić Polakom się wzbogacić, bo wtedy po prostu zaspokoiwszy swoje podstawowe potrzeby, będą zaspokajać potrzeby wyższego rzędu i tego się nie da ominąć, choćbyśmy nie wiem co robili,
bo to po prostu tak to działa. Każdy zachowuje się racjonalnie i najpierw musi kupić bułkę z masłem, a nie bilet do kina. Jak ma do wyboru, to kupi bułkę z masłem. To jest sytuacja absolutnie jasna i oczywista, czyli drogą do wysokiej kultury jest też droga przez, niestety ekonomiczna, brutalna droga przez wzbogacenie siebie, wzbogacenie społeczeństwa, żeby taką kulturę po prostu było w stanie konsumować. I teraz, proszę pani, pani mówi, że my nic nie robimy. Proszę pani, poniekąd tak, dlatego że my nie wymyślamy żadnych piramid na nowo i nie chcemy otwierać otwartych drzwi, tylko to, co my proponujemy, to już zostało wielokrotnie sprawdzone, to, co działa, my proponujemy powrót do zdrowego rozsądku. Na przykład w sferze gospodarczej ze swojego własnego podwórka mieliśmy ustawę z 23 grudnia 1988 roku, zwaną powszechnie ustawą Wilczka, która była najlepszym prawem gospodarczym w Europie, jednym z najlepszych na świecie, która pozwoliła na to, że w ciągu 2-3 lat powstało chyba 3 miliony nowych przedsiębiorstw. Ludzie zaczynali się bogacić, oczywiście takimi metodami, jakie w takim społeczeństwie było to możliwe, czyli najpierw przez handel. Handel to jest najszybsza metoda akumulacji kapitału, czyli handlowali łóżka, szczęki i tak dalej, dorabiali się. I myśmy sami to zaprzepaścili, bo potem dzięki tak zwanym liberałom, a tak naprawdę to antyliberałom gospodarczym, aferałom, którzy po kolei tę wolność gospodarczą odbierali i nakładali różne koncesje, zezwolenia i inne formy reglamentacji działalności gospodarczej, ludziom tak naprawdę uniemożliwiano dorabianie się, uniemożliwiano wzbogacanie się. My proponujemy powrót do wolności gospodarczej, do podstawowych swobód obywatelskich, do państwa minimum, które nam się nie wtrąca w to, jak wychowujemy dzieci i jak je kształcimy, czy im dajemy szczepionki, czy nie dajemy szczepionek, i do systemu emerytalnych. Chcemy to zostawić po prostu wyborom ludzi, nie ideologii, nie politykom. Chcemy, żeby się polityka od ludzi odczepiła, żeby polityka zajmowała się tym, czym powinna się zajmować, czyli dobrem wspólnym, bo od tego jest polityka, to jest roztropne, mądre dbanie o rzeczy wspólne, czyli na przykład polityką zagraniczną, bezpieczeństwem zewnętrznym, wewnętrznym, sprawnie działającym wymiarem sprawiedliwości, natomiast żeby się odczepiła na przykład od tego, jak wychowujemy swoje dzieci, ale przede wszystkim, żeby się odczepiła od naszych dochodów, bo jeżeli my będziemy więcej zarabiać, to będziemy mieli więcej dzieci, bo to jest proste też, prosta zależność. Dzieci są zresztą też najlepszym zabezpieczeniem na emeryturę. Obecny system emerytalny jest główną przyczyną katastrofy demograficznej, dlatego że taki system jak ZUS-owski to po prostu wprost zniechęca do posiadania dzieci, bo tylko frajerzy są dzieci, chcą mieć dzieci, jeżeli to dzieci sąsiada mają nas utrzymywać na emeryturę. To po co mamy mieć dzieci, skoro dzieci sąsiada mają na nas płacić? I tak dalej, i tak dalej. Więc my nie wymyślamy niczego. My proponujemy to, co było i co działa. Co działało i co na pewno też u nas zadziała. Tylko problem polega na tym, że żyjemy w społeczeństwie, które jest tak ogłupione tematami zastępczymi, im się wmawia na przykład tak teraz, że wybór Tuska jest najważniejszy na świecie, że nie są w stanie, ciężko się nam z tym przebić. Co nie zmienia faktu, i już kończę, i będę musiał naprawdę wychodzić, że na szczęście młode pokolenie coraz więcej czyta internetu, porównuje, jest otwarte, już nie tylko patrzy się w telewizję, właściwie mniej ogląda telewizję, tylko samo wyciąga wnioski. I to jest dla nas szansa i po prostu, cóż, albo się coś robi i się próbuje, albo można powiedzieć, że się nie uda i się nic nie robi, tak? My coś tam próbujemy. Co z tego wyjdzie, to zobaczymy, ale przynajmniej próbujemy. Ja dlatego wszedłem do polityki, a miałem się całkiem nieźle, bo pomyślałem sobie, że za 20 lat moje dzieci mnie zapytają, a co żeś ty ojciec zrobił, żeby nam było lepiej? I ja będę miał wytłumaczenie, powiem, że przynajmniej próbowałem. A inni powiedzą, nie, no nie chciało mi się, polityka mnie nie obchodzi, ja się nie interesuję polityką. Problem w tym, że polityka się interesuje nami coraz bardziej, każdą sferą naszego życia. I musimy o tym zawsze pamiętać. Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę, dziękujemy panu posłowi. Proszę państwa, ktoś powiedział, jeżeli myślisz, że państwo o tobie zapomniało, to spróbuj PIT-u nie wypełnić. Tak. Nie, już przepraszam, już teraz nie, bo pan poseł wychodzi. Bardzo proszę, pan Rajca chciał zabrać głos. Mikrofon ma pan Rajca, bardzo proszę. Ja chciałem tylko, znaczy nie będę nikogo nic pytał, tylko kilka zdań powiedzieć swoich przemyśleń. Szanowni państwo, żyjemy w rzeczywistości podstawionej. Podstawionej moim zdaniem w Magdalence, to taki ostatni moment. Przypomnę, że tam był pan Lech Kaczyński, którego telewizja pomija, jak pokazuje te fragmenty, które Kiszczak kazał nakręcić. Ja oglądałem cały ten film, bo kiedyś puścili w nocy i tam był pan Lech Kaczyński. I to przypomnę, że to byli ludzie wybrani przez pana generała Kiszczaka. Także to on wybrał ich z jakiegoś powodu, mnie osobiście nieznanego, bo mi się nie zwierzał, ale wybrał to z powodu określonego. I teraz chcę powiedzieć, że
ten ustrój, który jest skonstruowany, jest to wredny, biurokratyczny, obrzydliwy ustrój, który zniewala człowieka. Powiem tylko taką rzecz, że w 90 roku biurokracji było tam, nie wiem, 40 parę tysięcy, teraz najnowsze dane Eurostatu, 1 075 000. To jest coś potwornego. Proszę zobaczyć, ile jest przepisów, które zostały uchwalone demokratycznie. Demokracja jest to dla mnie ustrój matematyczny, który dzieli i odejmuje biedakom, a dodaje i mnoży ludziom, którzy są w aparacie. To jest coś obrzydliwego, to można by godzinę było opowiadać, więc pani powiedziała, że my nic nie robimy. Czy pani sobie zdaje sprawę, że w Polsce rządzą, jak mówi Braun, loże, mafie, prawda, i różnego rodzaju grupy. Ja w tej chwili będę pisał książkę na temat tajemniczych zabójstw. Mam ich już w tej chwili 160. To są dziwne sprawy, które się w Polsce dzieją, prawda? A pani mówi, że my mamy w jakiś sposób zmienić to bajoro, które oni stworzyli, które stwarzają na co dzień, bo dopiero konferencję robiliśmy miesiąc temu, wymieniałem 2 nowe urzędy, a już jest kolejne 4 w ciągu ostatnich miesięcy. To jest coś obrzydliwego, co oni wyprawiają z tym krajem. Ja twierdzę, że Polską rządzą najgorsi i wrogowie. Tak najogólniej bym powiedział. To nie są ludzie, którym bliska jest sprawa Polski. Dlaczego? Z prostego powodu. Proszę się rozejrzeć, co się dzieje w Chinach, co się dzieje na Słowacji, na Rumunii. Obniżają podatki, dają ludziom więcej wolności, a nasz rząd idzie w inną stronę. To znaczy, że to nie jest polski rząd. Dlatego jest bardzo trudno zmienić tą sytuację, gdzie oni mają media, mają swoich ludzi, mają służby, mają wszystko. A co mamy zrobić? Niech pani powie. Co my mamy zrobić, żeby ten bajzel rozpędzić? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja teraz tak, czy panowie chcą się jeszcze odnieść? Pytania. Czy ktoś z państwa jeszcze ma? Pan jeszcze. Tak? Tylko ja bardzo proszę, proszę krótko i żeby to było pytanie. Króciutko. Maciejewski Jakub. Mógłby pan dwa kroki swoje lewo zrobić? Dziękuję. Maciejewski Jakub. Do pani mam jedno odniesienie. Uwagi wydaje mi się do przyjęcia, natomiast mnie zwróciło uwagę wprowadzanie kobiet do polityki. Zrobił to Donald Tusk, a święty Paweł mówił już, że kobieta nie powinna przewodzić mężczyźnie. I proszę pani, tak, większość kobiet się uśmiecha. Ewa Kopacz odpadła i przegrała, bo wprowadzała bardzo dużo niemoralnego prawa do polskiej polityki. A Beata Szydło jest krzywoprzysięzcą. Ja przepraszam. To są kobiety na najwyższych stanowiskach. Ja proszę pytanie, naprawdę. Bardzo się cieszę, że wszyscy prelegenci swoje wypowiedzi koncentrowali na moralnych chrześcijańskich wartościach. Tylko wszyscy mówili o przeszłości. Chciałbym widzieć podczas następnych konferencji ludzi o technicznym wykształceniu, którzy widzą do przodu. Prosto, długo, daleko, potrafią w przyszłość sięgnąć. Bo dzisiaj cały czas koncentrowaliśmy się na przeszłości. Tyle. Dobra, dziękuję bardzo. Pan Nowak się chce. Jednak absolutnie protestuję przeciwko takiemu uogólnieniu, że Beata Szydło jest krzywoprzysięzcą. Dla mnie jest to rzeczywiście mocny punkt tego rządu. Twarda córka górnika w przeciwieństwie do bardzo miękkiego Dudy i raczej nie obalajmy tak. Ona przynajmniej chce coś dobrego zrobić, czego nie można powiedzieć o różnych Glińskich, Waszczykowskich i tak dalej. Dziękuję. Kto? Aha, tam jest, tak? Proszę bardzo, pan z tyłu tam, panowie. Tylko proszę do mikrofonu tutaj, po mikrofon. Szanowni, ja przez ostatni rok doświadczyłem szybkiej edukacji. Powiem państwu historię. Jeszcze. Wyobraźcie sobie sytuację, że nie ma katastrofy smoleńskiej. Wyobraźmy sobie taką wymarzoną, piękną sytuację. Nie ma katastrofy smoleńskiej. Ślad po Lechu Kaczyńskim ginie jak kałuża po śniegu na wiosnę. 13% były w sondażach dla Lecha Kaczyńskiego przed katastrofą smoleńską po podpisaniu traktatu lizbońskiego. Ja bardzo osobiście przeżywałem podpisanie traktatu lizbońskiego, bo byłem świadkiem tego łgarstwa, które uprawiał pan Kaczyński w Radiu Maryja, jak przysięgał, że nie podpisze traktatu lizbońskiego, i to kunktatorstwo i tchórzostwo pana Lecha Kaczyńskiego, który leży na Wawelu i robi za kamień węgielny całkiem nowego państwa, proszę państwa. Bo Polska się rozpada, którą znamy,
i się przekształca w judeopolonię, wszyscy o tym mówią i to my widzimy. Co się stanie z nami, na przykład ze mną, z nacjonalistą, co się stanie i co się stanie z całą masą Polaków, którzy są nacjonalistami i którzy odchodzą od katolicyzmu, bo nie znajdują tam nic interesującego, a jeszcze nie przejął ich islam. Odetnijmy się od Smoleńska. Smoleńsk załatwi każde następne wybory. Zróbmy z tym porządek. Zauważcie, jak się zachowuje pan Macierewicz. Pan Macierewicz już we wrześniu mówił, że za chwilę przedstawi niezbite dowody i że on... Kilka dni temu słyszałem, że znowu ma jakieś niezbite dowody, że to był jakiś zamach. Ja osobiście jestem największym wrogiem dla PiSu. Stałem się ich... Spersonalizowali mnie. Największe zło. Smoleńsk to jest wielki prezent od opatrzności albo świetnie zorganizowany prezent od naszych wrogów, ponieważ popis bez Smoleńska by nie istniał, rozpadłby się. Trup Kaczyńskiego i ta straszna tragedia tych 96 osób, jak nad tym przejść do porządku dziennego? Jak się od tego oderwać? Na kilkadziesiąt lat mamy odnowione śluby katyńskie. Tak jak Katyń trzymał nas kilkadziesiąt lat do momentu, kiedy Jelcyn przeprosił Polskę za Katyń, zrobił cmentarz w Katyniu, ujawnił te dokumenty, nawet nazwiska katów są znane. I zaczęły się stosunki z Rosją normalizować do 2010 roku. Bo jak tylko dowiedzieliśmy się, że zginęli ludzie w Smoleńsku, to wszystkie media, Ruscy zrobili zamach. Jakżeż to na rękę jest tej stronie, która wydaje Gazetę Wyborczą, chociaż ona mówi, że żaden zamach, że to tylko katastrofa, ale trupy nami rządzą. Żeby się coś w Polsce zmieniło, musiałaby się, szanowna pani, dokonać rewolucja nacjonalistyczna, tylko już nie nami, tylko młodymi ludźmi, którzy się nie przejmują Janem Pawłem II, proszę szanownej pani, którzy mają w nosie katastrofę smoleńską, którzy wychodzą z nowych pobudek. Nie wiem, kim oni mieli być. Spotykam się z nimi. To są czasami bardzo prości ludzie. To są ci Szwedzi, którzy może skoczą do gardła swoim politykom i uduszą naprzód swoich polityków, a potem zrobią porządki w Szwecji. Przepraszam, proszę łaskawie do konkluzji zmierzać i do pytania. Zróbmy, błagam was, panowie posłowie, bo tylko wy możecie to zrobić, zgaście Macierewicza, zróbcie porządek ze Smoleńskiem. Musimy wreszcie dostać bardzo precyzyjną wykładnię, co się tam stało. Jeśli był zamach, to obnażmy to, że był zamach. Wiemy, że nie zrobił zamach Putin, bo to na pewno na nie... Pan Korwin-Mikke wyraźnie powiedział, że Putin musiałby być idiotą, gdyby zrobił zamach. Nie tam jest interes. Bez załatwienia Smoleńska. Ja tylko czekam, kiedy powstaną te dwa pomniki na krakowskim przedmieściu. Marzę o tym. Marzę. Może zakończą sprawę wreszcie. Także to tyle. To tyle. Dziękuję bardzo. Przepraszam. Już za moment. Mówimy o Unii, a nie o Smoleńsku. Powróćmy do tego głównego tematu. A notabene chciałbym sprostować. Nie wiem, ja jestem pewny nawet, że Lech Kaczyński nie występował w Radiu Maryja. Był z nim w konflikcie. Jarosław, ale pan powiedział Lech. No to nie można tego typu rzeczy mówić. Szanowni dziękuję państwo, pan przybył. Szanowni państwo, ten tytuł, czy Unia zmierza do katastrofy? Tak, Unia zmierza moim zdaniem do katastrofy i to zarówno Unia jako organizm polityczny, o którym mówił pan poseł Wilk, jak i Unia, jak i Europa, ta dawna Europa również zmierza do katastrofy. I ja się z panią zgadzam w jednej kwestii. Proszę państwa, Kościół katolicki nie ma najmniejszych szans z islamem. Tu się z panią absolutnie zgadzam. Świętej pamięci ksiądz Franciszek Blachnicki, założyciel ruchu oazowego, mówił to już w 78 roku, słyszałem to na własne uszy, że on się boi, bo on wie, że komu napadnie, ale on mówi, ja się boję, że Polacy nie będą moralnie, mentalnie przygotowani na upadek komuny, rzucą się na te świecidełka z zachodu, jak w XIX wieku murzyni na szklane paciorki w Afryce i dadzą się temu wszystkiemu pokonać. Tak, muzułmanie widziałem na zachodzie, widziałem w świecie. To są ludzie zdeterminowani, bo co? Ich prawo wynika z religii. Całość ich życia jest oparta na religii, na wartościach wynikających z religii, a znakomita większość katolików ma to w nosie. Taka jest prawda, to jest niedzielna religia w tej chwili, nie tylko w Polsce. W Anglii 2-3% ludzi w ogóle do kościoła chodzi.
Tak, a katolicki kościół uratowali migranci z Polski. Taka jest prawda. I w innych krajach Zachodu, iśmy do Holandii, ludzie mają w nosie chrześcijaństwo, ludzie mają w nosie kościoły i zobaczmy, w niedzielę po 30-40 osób siedzi w dużym kościele w Anglii, a dookoła meczetu w piątek tłumy wielkie. Taka jest prawda. To jest absolutnie prawda, tu się z panią zgadzam. I teraz co z tym zrobić? Ano, przede wszystkim to jest to, żeby ci rządzący, to tu, tutaj akurat Wojtek Olszański tutaj ma rację w jednej rzeczy, że my musimy naszym politykom być, panowie, albo wy reprezentujecie nasze interesy, albo forazę dwora. Nie ma innego wyjścia. Bo jeżeli oni będą prowadzić politykę antynarodową, nie tylko w Polsce, w Niemczech, w innych krajach, jeżeli będą ludziom zatykali gęby za to, że mówią głośno o tym, co wyprawiają tak zwani imigranci, a w Niemczech to już się dzieje, to żeby ci politycy nie wijali z dachu helikopterami jak Ceauszesku. Można. Dziękuję bardzo. I teraz tak, pan bardzo proszę i nie wiem, czy pani będzie tak, chciała proszę, jeszcze proszę państwa, się odnieść. Nie. Tu bardzo tak. Dużo mądrych ludzi się wypowiadało. Pan poseł jeden, poseł drugi, historyk, również historyk. Prawda jest taka, że ja spędziłem w krajach muzułmańskich 7 miesięcy. Kaukaz rosyjski. Mówimy o Czeczenii, Dagestanie, pracowałem tam w filmie. I do pani informacja. Nie ma innego sposobu. Hierarchia, organizacja, militaryzacja, odpowiedzialność i przykład. To są takie zasady. To jest system parawojskowy. To jest system hierarchii. Jest przywódca duchowy, przywódca wojskowy, pobudka określone, starszych się słucha, młodsi słuchają, pomagają, zajmują się nimi. Póki starszy nie usiądzie, młodszy nie odpocznie. Dotyczy to dziewczyn i chłopców. Koniec. To jest system hierarchii. Musi być przywódca, z którym się nie dyskutuje i ma poważanie. Koniec. To jest zasada. Żadna demokracja w krajach muzułmańskich nie przejdzie. Oni tego nie rozumieją. To jest pojęcie niepojęte. Demokracja może być w domu. Demokracja może być starszej, rady starszych. To, co mamy w Iranie. To, co mamy w Iranie, gdzie starcy, mędrcy, specjaliści od wiary muzułmańskiej, najbardziej racjonalnej, czyli właśnie szyickiej, chociaż sunnickie też są takie, na przykład w Czeczenii czy w Syrii, gdzie jest ten system bardziej złożony. Proszę łaskawie zmierzać. Tylko chcę powiedzieć to, co było powiedziane. I druga rzecz, jeżeli chodzi o wolność, jeżeli chodzi o to, co panowie mówicie. Prawda jest taka, ten pomysł w Rosji w 2002-2003 roku był wprowadzany, w mediach i gdzie indziej, skończyło się katastrofą. Musi być zasada taka, niskie podatki, duży wpływ kapitału państwowego, musi być coś, co nazywamy klasą średnią i klasa średnia, świadoma swoich ograniczeń i możliwości, organizuje coś takiego jak społeczeństwo, czyli to, co nazywamy samorządem, dopóki potem to przechodzi w górę i dopiero z tego powstaje mocne, silne państwo. Proszę państwa, my rozmawiamy o świecie, w którym rządzić będą Chiny, a Chiny to jest zasada, że najpierw my, rywalizacja wewnętrzna, zewnętrznej rywalizacji chińskiej nie ma, państwo wszystko kontroluje, prywatny kapitał służy państwu, interesowi wielkiego świata, czyli centrum tak naprawdę kosmosu, tak oni uważają. Więc w ogóle te wszystkie nasze demokratyczne myśli, o których mówimy, nie będą działać. Demokrację trzeba zapomnieć o demokracji, wolność gospodarcza, organizacja, oszczędność i bardzo niestety proszę nurt, który przypomina nurt militarny. Niestety taka jest sytuacja. Dziękuję bardzo. Panowie chcecie się odnieść? Ja tylko sprostowanie. Otóż szkoda, że wyszedł pan poseł Wilk, który taką naiwną wygłosił tezę, że jak będzie każdy miał samochód, będzie miał duże pieniądze, to potem pomyśli o kulturze. Widocznie ten pan nie wie, że największa, najlepsza literatura powstawała tam, gdzie był potworny terror. Dostojewski, co on w warunkach cieplarnianych tworzył? Tak, ale pan Wilk chyba mówił o czymś trochę innym, nie tyle o twórcach, co o odbiorcach. Także, ale ja bym chciał ten wątek skończyć, proszę mnie. Z literaturą amerykańską w okresie kryzysu. Hemingway, Steinbeck, Dos Passos, czy Faulkner. Ale
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Pan jeszcze, proszę uprzejmie, tylko proszę łaskawie podejść, dobrze, i wziąć mikrofon. Tylko też bardzo proszę krótko. Nazywam się Wojciech Bardoński, należę do Klubu Narodowej Demokracji. Klubu Narodowej Demokracji. I nasz klub się składa z różnych frakcji i jestem takim przewodniczącym frakcji, która się nazywa Cywilizacja Życia. I tak nie chciałem zabierać głosu, bo tu zbyt dużo emocji, tam nie chciałem kija w mrowisko wsadzać, ale już się, no może nie wytrzymałem. Krótko, czy Europa przetrwa? Przez pojęcie Europa rozumiemy cywilizację łacińską. Po pierwsze, zachodnia Europa odeszła od cywilizacji łacińskiej. Cywilizacja zachodnia to jest taka cywilizacja lewicowa, lewica. Czyli coś, co nie jest nawet, coś, co można by nazwać raczej nie cywilizacją, a jakąś subkulturą, która tylko wegetuje, jak pasożytuje na resztkach cywilizacji łacińskiej. Jak cywilizacja łacińska przestanie istnieć, to ta subkultura też przestanie istnieć i zajmie jej miejsce coś, na przykład islam, a może się odrodzi ta cywilizacja łacińska. I teraz my musimy wszystko zrobić, żeby tą cywilizację przywrócić. I naród polski jeszcze ma szansę, bo naród polski jeszcze tak nie w pełni odszedł od tej cywilizacji. I teraz na czym polega ta patologia obecnej cywilizacji, coś co nas psuje, bo cywilizacja to jest inaczej prawo naturalne, że my żyjemy, cywilizacja łacińska jest najbardziej zgodna z prawem naturalnym, a prawo naturalne można to nazwać prawem... Nie działa, a już działa. Nie działa. I jeżeli się tego... Ja dam przykład z prawem Archimedesa. Jak się buduje statek, który niezgodnie z prawem Archimedesa, to tonie, bo jest ciężar większy od siły wyporu. Tak samo jak się próbuje żyć niezgodnie z prawem naturalnym, to się ginie, bo wraca się do prawa natury, tak jak zwierzęta, powiedzmy. A i teraz na czym polega błąd taki najważniejszy w naszej powiedzmy tej karykaturze cywilizacji, że na przykład cywilizacja łacińska czy prawo naturalne to jednym z najważniejszych spraw jest ochrona rodziny. Żeby, ja powiem, rozwiązłość powoduje... Ale ja strasznie przepraszam, proszę łaskawie zmierzać ku puencie i pytaniu jakiemuś, dobrze? Powiem krótko. Musimy wrócić do tych wartości, jakie były 100 lat temu, czyli małżeństwo ma być trwałe, młodzi muszą być do tego małżeństwa przygotowani, nie może być jakiejś tam rozwiązłości, czy homoseksualnej, czy jakiejkolwiek, bo ona uniemożliwia potem trwałe małżeństwo. I nasza płodność ludzka, czyli powoływanie nowych ludzi, a nie jakichś zwierząt, polega na tym, że wymaga to trwałej rodziny, bo proces wychowawczy człowieka różni się od procesu wychowawczego zwierzęcia tym, że trwa długo. Trzeba dzieciom pomagać jeszcze na studiach, jeszcze po studiach trzeba wnuki im bawić. U zwierząt wystarczy, że dorośnie biologicznie, nakarmi się i już. Także, że musimy powrócić do tych wartości sprzed 100 lat. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. Szanowni Państwo, a ja dodam od siebie coś takiego tylko. Proszę Państwa, jak my mamy cokolwiek zrobić, skoro nie potrafimy odróżnić pytania od exposé? Jeżeli długo będziemy szukać, o co by się tu pospierać, to zawsze znajdziemy. Ale po co? Skoro tak mało nas dzieli, a tak dużo nas łączy. Mamy wspólnego wroga i naprawdę trzeba się z nim zmierzyć. Mamy naprawdę antypolską władzę i mikrofon. Myślimy to samo, nie kłóćmy się. Mikrofon. Do mikrofonu. Gdyby niestety mikrofon dał... To pan wyłącz, bo nie chce. O, teraz. Teraz gada. No to nie wiem, czy warto powtarzać, bo kwestia jest naprawdę prosta. Jeżeli będziemy naprawdę szukać, o co się kłócić, to znajdziemy zawsze coś i będziemy się kłócić. Tylko po co, skoro tak wiele nas łączy w obliczu wspólnego wroga? A ten wspólny wróg niszczy nas moralnie, materialnie i intelektualnie. I musimy jednolicie wystąpić przeciwko wspólnemu wrogowi na każdej niwie politycznej, jak się daje to w wyborach. No wolałbym nie na barykadach rozstrzygać tą bitwę, tylko w wyborach i wygrać Polskę bezkrwawo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jednak tutaj, proszę jeszcze pan. Proszę Państwa, ja jestem bardzo krytyczny do wielu działań PiS-u i dlatego jestem za tym, żeby jak
najmocniej tworzyła się koalicja jak najszersza narodowa na prawicy, która by naciskała na ten rząd w imię prawdziwie radykalnej obrony interesów narodowych Polski, z którą jest ogromnie źle. Choćby przykład trzymania takiego szkodnika jak Waszykowski na czele ministra. Ale chciałbym tu dodać, z całym szacunkiem dla wszystkich tu obecnych panów, że jest w PiS-ie sporo osób, niestety nie dominują, także posłów, także paru ministrów, którzy reprezentują w gruncie rzeczy bardzo podobne poglądy, bo z nimi rozmawiałem. I nie wykluczajmy nikogo, szukajmy po czynach, poznacie ich, szukajmy tych, którzy mogą być naszymi sojusznikami w ogromnie trudnej walce, bo pamiętajmy jeszcze, w sytuacji międzynarodowej jest bardzo wiele przeciwko nam, chociaż ja się ogromnie cieszę, że doszło do zwycięstwa Trumpa, co jest nadzieją dla państw narodowych i o tym pamiętajmy. Dziękuję. Dziękuję również. Proszę państwa, jeszcze tylko jedno pytanie od internautów, bo jesteśmy oglądani w internecie i słuchani, więc bardzo proszę. Szanowni państwo, za chwilę podam tę informację. Marcin Sadowski, NPTV. Pytanie jest od pana, który się przedstawia jako Jan Kowalski, do prelegentów. Jakie konkretnie kroki może podjąć polska prawica, by wyprowadzić Polskę z eurokołchozu? Proszę bardzo, który z panów? Pan poseł Marusi. Nie może żadnych, bo to może zrobić władza państwowa, a my, Prawica Polska, nie dysponuje władzą państwową. Jedyne, co może zrobić, to zgłosić ten postulat przy każdych wyborach, żeby wyborcy zechcieli zagłosować za własnym interesem, za interesem własnego państwa, własnych rodzin, własnej kultury. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że to jest puenta tego dzisiejszego spotkania. Wszystko w rękach wyborców. Dziękuję. A oglądało nas w internecie kolejne 100 osób. Nie łudźmy się, że będziemy, że wybierzemy złą władzę i będziemy oczekiwać, że będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Złą władzę trzeba odesłać na śmietnik historii, a wybrać dobrą. Dziękuję.